Dobry wieczór, cieszymy się, że jesteście z nami. Zacznę od tego, że Maciej Skorża przed chwilą zakończył swój mecz z jego Urawą Red Diamonds i Manchester City pokonał ich 3-0. Jest tam też Rafał Enas, jest też Wojtek Makowski, ale dzisiaj najważniejszym gościem jest Mariusz Rumak, nowy, stary trener Lecha Poznań. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Powiem, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Oczywiście o tym, co się wydarzyło, o tym, jaki trener ma plan na zespół, trochę o tym, jak wyglądała ostatnia jego droga. Porozmawiamy sobie 45 minut, może godzinę. Mamy tutaj czas, powiedzmy. No, trener mówił, że na 9 musi być z powrotem w Poznaniu. Więc... O 9 ma pierwsze spotkanie, więc musimy skończyć koło 6. Damy radę, więc tutaj widzicie, że możemy rozmawiać. Długo będą telefony, dzisiaj chcemy dużo tych telefonów puścić, bo... Jestem ciekaw, jakie głosy będą, bo trener mówi, że dużo pozytywnych głosów jest, więc zobaczymy, bo dużo też negatywnych. Czytałem sobie, o tym porozmawiamy. Ja nazywam się Dawid Dobrasz, pewnie wiecie, więc zaczynamy nasz format Nocne Gadki. Panie trenerze, czy pana marzenia się spełniły? Bo mam wrażenie, że to pana najważniejsze pół roku w życiu teraz trenerskie, takie make or break. Zdecydowanie, no zdecydowanie najważniejsze pół roku, choć te pierwsze pół roku, kiedy obejmowałem w 2012 Lecha, ale to była taka wyciągając go z tarapatów też. A dzisiaj jest pan, mam wrażenie, już na takich studiach. A dzisiaj jestem bardziej dojrzały, tak, zdecydowanie, jako trener, tak, i zresztą nie tylko jako trener, wystarczy spojrzeć na moje włosy, więc tak, jest zawodowo, choć słyszałem w kuluarach, że są pogłoski, że się farbujesz, ale nie wiem. Zaprzecz. Nie, dzisiaj byłem u fryzjera, ale to są, dementuję te plotki, mnie często to pytają, a trener się farbuje? Już tak rozumiem. Nie, to nie jest balejarz, to są stracone szanse i te mecze przegrane. Natomiast wracając tak, zdecydowanie to jest spełnienie marzeń, ale też wielka odpowiedzialność i wielka też moja taka duma, że mogę poprowadzić ten zespół po raz kolejny. Ja w ogóle się nie spodziewałem tego, to tak po prostu spadło nagle na mnie. A ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że Kolejosz to nie jest tylko klub dla mnie, tak? Ale marzył pan o tym. Pamiętam, był pan tu raz u nas chyba, albo w magazynie Ekstraklasy. No i wracaliśmy razem do domu i no chyba zrazu, że mówił pan, że to jest pana marzenie, żeby poprowadzić znowu Lecha Poznań. No ale no nie ukrywam, że kiedy wszedł pan do Lecha w 2022 roku, no nie miał pan tego z tyłu głowy, że taka sytuacja może przyjść jak teraz? Zawsze się ma nadzieję. To jest tak, jak jesteś trenerem, to są pewne posady, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście, o których marzysz. Tak? Dla mnie w Polsce są dwie tylko takie posady. W Warszawie są, jeszcze można myśleć o innym klubie. Natomiast będąc mieszkańcem Poznania i kibicem Kolejorza, to tak naprawdę są dwie takie posady, o których się myśli, czyli trener Lecha Poznań i mam tą sposobność i tą odpowiedzialność, że teraz przez najbliższe miesiące ja będę odpowiadał za wyniki tego zespołu i za to, żeby realizował swój potencjał. No druga posada to wiadomo, że jest selekcjoner pierwszej reprezentacji. Wie pan, 24 sierpnia 2019. Wie pan, co się wtedy wydarzyło? Na pewno mi podpowiesz. Mam urodziny wtedy, ale to nie o to chodzi. Prowadził pan ostatni mecz ligowy wtedy. Od Opole Radomiak 0-0. Teraz w sumie też był ostatni mecz trenera Wandenbroma z Radomiakiem, taka klamra, ale chciałbym się zapytać, dlaczego się pan znalazł na trenerskim zakręcie od tego czasu, no bo ja to tak jednak traktuję. No dlaczego? I też Darek Banasiek był na stadionie. Wtedy prowadził zespół Radomiaka, a teraz był na stadionie. Natomiast dlaczego? Ja w ogóle bardzo często dostaję to pytanie, też sobie zadawałem i trener musi dokonywać prawidłowych wyborów. Jeżeli chce budować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, nie nazywam tego karierą, ale świadomie to robić i tego mi na pewno zabrakło, to musi dokonywać świadomych wyborów, kolejnych wyzwań, kolejnych projektów i gdzieś mi to uciekło. Kilka błędów, które się pojawiły. To jaki? Błędów. Mogę zapytać? Oczywiście, że... Tak naprawdę, w kontekście wyborów zakładam. Tak, w kontekście wyborów, bo tak naprawdę zaczynając od Termaliki, gdzie nie byliśmy gotowi na siebie i nie chodzi o klub, ani nie chodzi o Rumaka, tylko nie byliśmy gotowi na siebie, dlatego tak szybko się skończyło i musieliśmy to rozwiązać w sierpniu i to usiedliśmy i to nie mogło się udać. Tak? W filozofii tego klubu, w sposobie funkcjonowania naszym, no to musieliśmy to zakończyć dla dobra wszystkich i później Odra z jej planami i sposobem budowania zespołu. Jakby przychodząc, żeby to było jasne, przychodząc jak ja byłem związany z Odrą pierwszą ligą i były jasne cele, tak? Budujemy zespół, żeby w przyszłości mógł awansować do Ekstraklasy. Natomiast przychodząc z Ekstraklasy, wszystkim się wydawało, że od razu trzeba to zrobić. No, żeby od razu zbudować zespół, trzeba mieć od razu tak, dużo pieniędzy trzeba mieć. A my postawiliśmy na młodych chłopaków.
I po czym Odra tak naprawdę dużo zyskała, bo w tym zespole grał przecież i Kuba Moder, i Szota Serafin, i Bartek Wdowik, który dzisiaj jest reprezentantem ma powołania, i Patryk Janasik, i Trojak, i Błani. Ale nie udało się. Wszystko tam. Było młodzi? Tak, wchodzili, no i kto dobrze to śledzi, to pamięta zmiany właścicielskie i się rozstaliśmy. Tam chyba tak? 7 punktów w 3 meczach, czy w 2, tam jakieś takie ultimatum chyba trener dostał. Na no, to ultimatum to jest. Medialnie było. Tak. No, ale dobra, no bo jednak od tego czasu była kadra do lat 19, tak. Tam wiemy, że było mało czasu trochę. Tak, covidowo, to, no i to dlatego mówię o tych wyborach, tak? I w tym momencie powiedziałem stop sobie, tak wewnętrznie, musisz zwolnić, bo to jest szalona karuzela i tak nie wolno. Tak nie wolno funkcjonować w sporcie i brać wszystkiego, co jest, tak? I w tym momencie zadałem sobie pytanie, w jaki sposób mogę zacząć pracować nad sobą w kontekście swoich kompetencji, tak? Gdzie jest najlepsze miejsce? Ale uznał pan, że to był, znalazł się pan na trenerskim zakręcie, poza karuzelą wtedy? Nie wiem, czy to jest karuzela, tak naprawdę, znaczy to się tak nazywa, tak? No tak. Potocznie karuzela, skoisz na karuzelę, wypada z karuzeli. Natomiast na pewno nie był to prime time. Tak, bo każdy trener ma coś takiego, że jest pożądany, tak, mówi się o nim, o, tego trenera chcę mieć, kilka klubów się o niego takich. Bije, tak. I są tacy, którzy muszą trochę poczekać, nie? I wtedy potrzeba dobrego projektu, taki, który zarówno klub, jak i trener będą pewni, że mogą wspólnie realizować. Ale miał pan oferty od tego czasu? Tak, miałem oferty, zapytania, nie doszło do rozmowy, bo tak naprawdę, bo dałem słowo, ja dla mnie słowo jest ważniejsze. Ale komu, prezesowi Rutkowskiemu, czy? Tak, i Marcinowi Wróblowi, razem współpracowaliśmy z Piotrem w klubie, dałem słowo, że jeżeli podpisuję kontrakt, to w czasie tego kontraktu nie odejdę. A miałem kontrakt podpisany na pewne zadanie, Akademia w transformacji, trzeba było wprowadzić. A mogę zapytać, jakie to były kluby, czy możemy dzisiaj o tym porozmawiać? No bo tak trochę mi się nie chce wierzyć, że jednak nie dostałby pan ciekawej propozycji, ciekawego projektu i został pan jednak w Akademii Lecha Poznań. Ja wiem, że mieszka pan pod Poznaniem, że to jest czasami lepsza praca niż jechać na koniec Polski, nie wiadomo co się wydarzy, no ale trochę mnie to jednak, no bo chcę przejść do Lecha za chwilę. Dlaczego jakby pana nie było w tym czasie nigdzie? No bo dzisiaj te komentarze negatywne, o których sobie pogadamy, są związane z tym, że pana po prostu nie było i pan nagle wskakuje na mega dużego konia. No tak, to był jakby świadomy mój wybór, że mnie nie ma, tak? Bo w tym momencie mogę poświęcić się czemuś innemu, tak? I moment, w którym bierzesz klub, nawet w pierwszej lidze, tak? Bo takie zapytania też były, bo nie chcę mówić o klubach, bo też nie chodzi o to, żeby dzisiaj rzucać nazwami, bo to też będzie zamieszanie w niektórych środowiskach. To są zawsze bardzo poufne rozmowy i to nie jest tak, że a ile transparentnie... było tych zapytań i ofert? W kilka, nie. A kilka to jest 2, 3, 5? Jestem po prostu ciekaw, czy pana nazwisko jakoś elektryzowało. A, 4, 5, tak można gdzieś powiedzieć. Ja dzisiaj mam wrażenie, że jednak w ekstraklasie ciężko byłoby panu o pracę. Tak, jeden klub z ekstraklasy był taki, który można było, ale nie od razu. Tylko w przyszłości zapytał, czy możemy w przyszłości porozmawiać. I ta przyszłość miała być tego lata. Natomiast bardziej z pierwszej ligi, ale to jest na takiej zasadzie, pierwsze pytanie jest, czy jesteś dostępny. Jeżeli mówisz, że nie jesteś dostępny, no to nie siada z tobą. Ale nie mieliście umowy z panem prezesem, czy z Marcinem Wróblem, że jednak jak przyjdzie ciekawa oferta? No bo nie chce mi się wierzyć, że wicedyrektor, trener, koordynator to pana grzeje. Tak kolokwialnie mówię, no jest pan trenerem, no nie chcę, ciągnie pana do wilka do lasu i co? Nie. Taka praca gdzieś tam w marynarce, bo pan widziałem ładnie chodzi ubrany po klubie i ten, to pana bardziej ciekawiło niż ławka w tamtym momencie trenerska? Ja wiem, że słowo okej, rozumiem, ale no jednak są jakieś ambicje, myślę. Trenera z dużymi... Ci, którzy ze mną rozmawiali, to widzieli, że mi się bardzo grzeje głowa w kontekście. No właśnie. I jak wchodziłem na, bo to nie jest tak, że ja nie prowadziłem zajęć, ja też wchodziłem i kontakt cały czas był z prowadzeniem zajęć i z piłkarzami, i z prowadzeniem treningów w ramach tego, co się działo w Akademii. Natomiast ja też... Jeżeli dajesz sobie czas na to, żeby pojeździć po świecie, a miałem taką swobodę, miałem swobodę czasu, a jak weźmiesz zespół gdziekolwiek, w jakiej lidze, to tak naprawdę żyjesz od meczu do meczu, od meczu do meczu, nie masz czasu na to, żeby teraz poświęcić to sobie, a jak jest urlop, to nikt nie gra, nigdzie nie pojedziesz. To tak jak teraz, tak już miałem przygotowaną, czy rozmawiałem z Kopenhagą na temat tego, żeby być w Kopenhadze w lutym. No teraz będę musiał to gdzieś tam odkręcić, odwołać, tak, ale widzimy ich Ligę Mistrzów. To też były takie wybory klubów, które mogły być podobne do nas.
do nas do Lecha, do nas do Polski. Ja nie wiem, że Kopenhaga jest taka sama, tak, ale to jest jeden z przykładów wielu, tak. Natomiast ten czas dawał mi też możliwość rozwoju i wiedziałem, w których obszarach muszę się doskonalić, żeby później, jak wejdę, być gotowym. No właśnie, no ale to doskonalił się pan, bo jakby na czym to polega? Budowanie takiego warsztatu, kiedy jednak jest trener poza zawodem, bo ja mówię, jestem teoretykiem i wydaje mi się, że jak trener jednak nie pracuje, to liga się zmienia. Dzisiaj to, co pan był kiedyś, to był Legia, Lech, był drugi taki i trochę było daleko, daleko nic. Dzisiaj z Raków, Śląsk to, co robi, widzimy, Jagiellonia, no i dzisiaj wchodzi pan z zupełnie innej ligi. I mam takie po prostu porównanie. Pana, zadam panu takie pytanie. Widziałem, że przyjechał pan ładnym BMW tutaj, takim całkiem niezłym. Jak ja bym teraz 4 lata nie prowadził samochodu w ogóle i dałby mi pan, ja bym zapytał, czy da mi pan ten samochód, żebym podjechał do sklepu, dałby mi pan, czy nie? Tobie bym dał. Mi by pan dał, tak? No bo wiem, że byłeś zawsze dobrym kierowcą. Jeżeli nie jeździsz na rowerze, wsiądziesz na rower, to dalej jeździsz. To tak nie jest, tak? To też są inne umiejętności, tak? To też są inne umiejętności, takie twarde, jak mówisz o samochodzie, czy o jeździe na rowerze, ja powiedziałem. Natomiast... Bo dostał pan coś, co mówię, jak ja usłyszałem to w nocy z soboty na niedzielę, to tak przez 2-3 godziny mówię, ktoś mnie tu wypuszcza. Drugi telefon, Rumak. Trzeci telefon, Rumak. Mówię, ty no, chyba to robią, faktycznie. I tak rozumie pan, dlaczego ja nie mogłem w to uwierzyć, bo pana po prostu dzisiaj Piotr Rutkowski wyciąga jednak z trenerskiego niebytu. Mhm. Pan się zgodzi z tym, że to jest takie duże dla pana wyzwanie pod tym kątem, że ludzie mają prawo nie wierzyć, że to się uda. O to chcę zapytać trochę. Oczywiście, że mają prawo nie wierzyć, tak? Bo to tak naprawdę nikt nie jest w stanie ich przekonać słowem, tak? Bo tak naprawdę boisko jest najważniejsze. Mhm. Boisko jest najważniejsze i to, co się będzie działo na boisku. My dzisiaj mamy sytuację, w której zaczynamy okres przygotowawczy i dopóki nie zagramy 10 lutego o 20 z Zagłębiem na Bułgarskiej, to każdy będzie interpretował to, co się dzieje. Tak, a natomiast ten proces, który zostanie, już się zaczął tak naprawdę, bo gdzieś tam skróciłem urlopy sztabowi i pracujemy nad tym, co się wydarzyło, żeby być przygotowanym na przyjazd piłkarzy, to wtedy dopiero będzie można przemawiać. Tak, więc ja rozumiem, że można mieć wątpliwości, natomiast na szczęście tych wątpliwości ja nie mam ani przez moment. Ci, którzy ze mną współpracowali, też ich nie mają w kontekście tego, co my teraz będziemy robić. I w klubie też takich wątpliwości nie ma, bo wiedzą, jakim jestem człowiekiem, jakim jestem trenerem, w jaki sposób prowadzę zajęcia i proces, który jest potrzebny Lechowi do tego, żeby wykorzystać ten potencjał drzemiący w zespole. To jest na pewno pana plus, bo wydaje mi się, że to, że był pan w strukturach klubu, znają pana, wiedzą, jaki pan ma warsztat, ale właśnie o ten warsztat chciałbym zapytać. Mógłby pan powiedzieć, że jest dzisiaj pan lepszym trenerem niż 5, 6, 7 lat temu? Tak. A na jakiej podstawie? Właśnie na zdobyciu konkretnie nowych umiejętności, właśnie jeżdżeniu gdzieś, podglądaniu Lecha? No bo nie wiem, czy wydaje mi się, że jak trener pracuje, to jednak zdobywa tego doświadczenia więcej, coraz więcej, a pana nie było teraz. To jest taki balans, tak? Jak pracujesz, to tak naprawdę koncentrujesz się na tym, co jest tu i teraz. Natomiast jak masz czas na rozwój, to patrzysz bardzo szeroko i poszukujesz bardzo szeroko. I mówiąc o tym, czy jesteś lepszy, tak naprawdę zweryfikuję to boisko. I tutaj dużo pokory jest we mnie przed tym, co robię. Właśnie dlatego, że mam więcej doświadczenia. Może nie chodzi o to, żeby nazwać, czy jest się lepszym. Chodzi o to, że mam zdecydowanie więcej doświadczenia niż miałem. Mądrzejszym? Zdecydowanie pewnie mądrzejszym, tak zawodowo na pewno. Też te obszary, w których... Proszę zobaczyć. To jest tak, jeżeli spojrzymy na to, co robiłem przez ostatni rok, to mamy takie trzy obszary. Pierwszy to jest obszar, w którym mówimy o tym, że odpowiadałem za rozwój trenerów, czy miałem pod sobą bardzo dobrych trenerów. Żeby kogoś rozwijać, musi być fantastycznie przygotowany. Szczególnie rozwijać tych ludzi, którzy mają wysoki poziom merytoryczny. Żeby być dla nich wyzwaniem, być dla nich mentorem. Może pan nie możesz sobie przyjść, poznać, no tak, ale autorytet jest, możesz mieć przez pierwsze 2 tygodnie. To jest tak z trenerem, który wchodzi do szatni. Przez pierwsze 2 tygodnie wszyscy patrzą i okej, czekają, co się wydarzy. Po 2 tygodniach, jeżeli nie masz wiedzy, to jesteś skończony. To po prostu nikt ci nie uwierzy, nie będzie zaufania. I tak samo jest tutaj. Tak, więc to było duże wyzwanie. Drugie to była możliwość, tak jak powiedziałem, podróżowania, odwiedzania klubów, rozmowa z ludźmi w całej Europie tak naprawdę, w jaki sposób pracują, w jaki sposób funkcjonują. A trzecie to bycie blisko zespołu, który fantastycznie funkcjonował w europejskich pucharach. Trener Van der Boom wykonał fantastyczną robotę. To trzeba powiedzieć od razu, że duże słowa uznania i podziękowania za to, co zrobił w Lechu. To jest historia Lecha. Trener, który w pucharach doszedł do ćwierćfinału Ligi Konferencji, to jest historia Lecha. I widząc, w jaki sposób pracuje z zespołem, w jaki sposób buduje to wszystko, to są takie trzy przestrzenie,
które mi dawały poczucie tego, że się rozwijam i poczucie tego, że nie chodzi o to, żeby dzisiaj odejść do pierwszej ligi i stracić to, co jest. Bo Lech się rozwinął, Lech ma procesy, Lech ma science department, Lech ma dużo ludzi. Tak, ja będąc zdecydowanie więcej się uczę, niż jakbym odszedł i poprowadził 8 czy 10 zajęć, bo tak naprawdę po latach wiem, a na początku drogi tego nie wiedziałem swojej zawodowej, że najłatwiejsze to jest prowadzenie treningów. To jest najłatwiejsze w trenerce. Najtrudniejsze jest prowadzenie szatni, budowanie relacji, prowadzenie procesów, zarządzanie ludźmi, tak, i wprowadzenie takiego poczucia pewności siebie. Nie buty, tylko pewności siebie zawodników, którzy wykorzystają swój potencjał optymalnie na boisku. Oczywiście taktyka, czytanie gry, budowanie tego procesu jest ważne, ale to nie ćwiczenia czynią różnicę. 2200 osób nas ogląda, więc cieszymy się bardzo. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba. Tak jak mówiłem, porozmawiamy sobie jeszcze z trenerem 45 minut, godzinę, potem oddamy wam linię i chcemy, żeby tych telefonów dzisiaj było dużo, bo jest pytań, ja dostałem tyle na skrzynkę, na Twitterze, będę kilka zadawał, ale jeszcze mam kilka kwestii, czyli doprecyzuję, czy rozbrat z piłką ligową nie sprawił trenerskiego regresu? Zdecydowanie nie. Bo tak pytałem różnych trenerów i są takie opinie, że nie wiem, wrzucę takie nazwisko, pan Piotr Tworek, bardzo dobry wynik z Wartą Poznań i moim zdaniem on dzisiaj ma problem, żeby znaleźć pracę na poziomie ekstraklasy, na poziomie pierwszej ligi. I tu dlatego to mnie dziwi, że pan uważa, że jednak będąc gdzieś w tych strukturach bocznych, pan się rozwinął. Tak to interpretuję dobrze? Ja się rozwinąłem. Ja się rozwinąłem dlatego, że byłem w Lechu. Właśnie, bo to jest specyficzny klub. To jest organizacja w strategii, ma wpisane organizacja samoucząca się, ciągle zadająca sobie pytania, gdzie jest przestrzeń do rozwoju. I właściciel klubu tworzy tą przestrzeń. Tworzy potężną przestrzeń do rozwoju i pracują tam bardzo dobrzy fachowcy. I gdyby to nie był Lech Poznań, to bym się nie rozwinął. Jestem o tym przekonany. Jakbym był w domu, a tak czasami trenerzy bym, dobra, siedzę w domu, teraz podróżuję, segreguję swój warsztat. To nie, bo jesteś tylko sam sobą. Jesteś sam sobą, to jest tylko refleksja. Możesz poczytać, tam podcast zobaczyć, spotkać się, tak, ale to jest tylko refleksja. W momencie, kiedy ktoś cię challenge'uje, ktoś ci zadaje trudne pytania, szuka odpowiedzi, no to wtedy się rozwijasz. I to jest ta różnica pomiędzy tym, jak masz przerwę, jesteś w domu i czekasz, a tym, że mogłem pracować w Lechu Poznań. Panie trenerze, przejdę już trochę dalej. Mam wrażenie, że ja sobie nie przypominam w ostatnich latach, żeby ktoś do Lecha wchodził z tak negatywnym elektoratem. I tak kilka komentarzy sobie poczytałem, ale widzę, że muszę się na Twittera najpierw zalogować. No i dużo jest takich komentarzy, nie chcę takich wulgarnych używać, ale jednak, że Lech po Van den Bromie, po Skorży trochę wraca, no nie ma tego powiedzenia, do tej samej rzeki, ale no wybiera taką opcję, która jest dużą niewiadomą. Dzisiaj w momencie, kiedy ten klub jeszcze może dużo wygrać, jak pan sobie z tym poradzi? Z tym, że nie, że zazwyczaj jak wchodzi nowy trener, to jest nowe otwarcie, dajemy szansę, powodzenia trenerze. Teraz tych głosów widzę trochę więcej, ale jednak ja z mojej perspektywy nie przypominam sobie, żeby ktoś, tyle było negatywnych komentarzy przy wejściu jakiegoś trenera do Lecha. Jak pan sobie z tym poradzi? Ja sobie z tym poradzę, bo to jest część mojej pracy, także. No, ale tu jest Lech Poznań, dwa mecze pan przegra i będzie jazda niesamowita już. Nie ma pan takiego kredytu zaufania, że dobra, damy 2-3 mecze, zobaczymy co będzie. Musi pan wystartować od razu. Bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że tak jest, bo to jeszcze bardziej motywuje do tego, żeby być gotowym na 10. Natomiast... Ale wie pan czemu tak jest? Bo to jest Lech Poznań, bo to nie jest klub anonimowy, bo Lech Poznań ma ponad 500 000 zadeklarowanych kibiców. No wiele osób komentuje, to jest klub europejski, to jest klub, który musi grać w pucharach. To jest tak, jak mówisz o klubach w Ekstraklasie i wiele klubów chce wygrać, a Lech musi wygrać. Prawda. Zupełnie różne, to jest inne prowadzenie, z obowiązkiem, to ten stadion, to ta energia, i ja jestem tego świadomy. I świadomy jestem też tego, jacy trenerzy byli przede mną, tak, te dwie nazwiska. Właśnie fantastyczni ludzie. Po kim pan wchodzi? Tak, bo to nie jest José Mari Baquero, który taki był, jaki był, różne były opinie o nim, to są dwóch naprawdę dużych fachowców na polski klub. Oczywiście, że tak, i teraz Mistrzostwo Polski, Liga Konferencji, tak, jest to następne rozdanie i Z jakiegoś powodu klub wybrał mnie i to nie jest tak, że to nie dzieje się bez przyczyny. Tak? Chodzi o ciągłość pracy, chodzi o to, żeby utrzymać ten poziom, który był jeszcze pół roku temu, czy wejść z powrotem na ten poziom, który był roku temu, pół roku temu, czy półtora roku temu, kiedy Lech zdobywał mistrzostwo i wrócić do tych procesów. Tu ja nie planuję zespołem rewolucji. Ja chciałbym wrócić do tego, co dawało sukcesy i wykorzystać potencjał. To jest taki, ja to mówię, trochę taki drzemiący, w cudzysłowie oczywiście, potwór, który śpi i musisz go wybudzić. I dać tym chłopakom powrót do tego, co się działo.
za trenera Macieja Skorży, jak fantastycznie grali, jaki to był zespół, jaki to był zespół widzę konferencji, gdzie wszyscy się bali, gdzie zdobywał bramki, nie wiem, na Fiorentinie w rewanżu i było widać przerażenie w oczach włoskich prezesów na tym meczu, że coś się może tutaj wymknąć, a my graliśmy ten było mecz. Tak. I to są ci sami chłopacy, to są sami piłkarze, czyli wielkie umiejętności, tylko trzeba ich obudzić. I ja, bo też rozmawiałem w klubie, że każdy trener, który by wszedł, może by było nowe rozdanie, może by była świeżość, może by było nowe pewnie wejście wśród kibiców, tak? Zdecydowanie inne. Ale musiałby się nauczyć czegoś. Musiałby znowu popróbować. Ma oczywiście 4 tygodnie, 5 tygodni przygotowań, tak? To jest dużo, ale jednocześnie mało. Bo wczoraj pan powiedział w Lech TV, że czasu jest mało, a ja się z tym nie zgadzam. Czasu jest mało na to, żeby zmienić tak dużo, jak muszę zmienić. A tak dużo czasu? Natomiast tak. Tak, w organizacji gry, mówię teraz. Ale kadrę ma pan sam się zgodził. Ja moim zdaniem pan dostaje naprawdę takie BMW do prowadzenia dzisiaj. Tylko trzeba to dobrze poprowadzić. Nie ma zgliszcz, nie będzie raczej odejść z zespołu. Na każdą pozycję jest to jeszcze porozmawiamy, po dwóch piłkarzy praktycznie równorzędnych. Więc naprawdę tego czasu jest moim zdaniem dużo. Nie wiem, czy był w ostatnich latach trener oprócz Macieja Skorży, który wszedł powiedzmy na te ostatnie kilka kolejek, czy ktoś miał więcej czasu niż pan teraz w takim momencie? Bo jak pan wchodził za pierwszym razem, to tam czasu nie było. Wtedy absolutnie. To było z dnia na dzień tak naprawdę. No właśnie. I trzeba było to punktować. Czasu jest dużo czy mało? I dużo mało. Mam, no tak, bo to jest tak, to zależy jak na to patrzysz, bo jeżeli patrzysz na komfort przygotowań, to jak słusznie tym, że to 4 tygodnie to jest dużo. A jednocześnie na rzeczy, ile trzeba wprowadzić, tak? W kontekście powrotu do tego, bo zaufanie i ta energia to nie jest tak, że wchodzisz i mówisz, a teraz bądźcie energetyczni i to już działa. To jest proces pewien. I na to potrzeba tydzień, dwa, trzy i zdążymy do pierwszego meczu z Zagłębiem, zdążymy. Dlatego zależy, okay, z której strony na to spojrzysz. Dużo czy mało. Tak? Ja wiem, jak dużo pracy jest do zrobienia. Tak? Dla mnie, więc na pewno ja mogę powiedzieć, że to jest mało. Dlatego zaczęliśmy wczoraj, czyli od poniedziałku przygotowania już. Tak? Pomimo tego, że były urlopy, zaczęliśmy przygotowania, pracujemy, jesteśmy. Dzisiaj od rana byłem w klubie, później przyjechałem tutaj do Warszawy, to znowu od rana jestem w klubie, bo nie ma czasu na to, żeby jeszcze teraz, dobra, to teraz odpocznijmy i pójdźmy dalej. Nie, my musimy się bardzo dobrze przygotować i zawodnicy muszą dostać od sztabu jasny przekaz, jak będziemy funkcjonowali dzień po dniu. Tak, to zaraz sobie jeszcze przejdziemy do tego porównania, tylko ja bym chciał odbić piłeczkę w taki sposób, a może ten negatywny elektorat wynika z tego, że jednak pan trener Maciej Skorża 2 mistrzostwa Polski, pan trener Van den Brom mistrzostwo Belgii, udana przygoda w lidze konferencji, Puchar Belgii, a pan jednak nie ma żadnego trofeum na koncie i jednak tych kompromitacji było za pana czasów trochę dużo. 2 razy europejskie puchary, 2 razy Puchar Polski, Olimpia Grudziądz, Miedź Legnica i to może też ludzi nie przekonywać, że pan jest dzisiaj odpowiednim kandydatem do tego, żeby dać temu klubowi trofeum w tym sezonie. Dlatego to rozumiem, co się dzieje. To dobrze, że pan to rozumie, bo właśnie byłem ciekaw, tak, czy tu jest... Ja nie chcę mówić, że pan był twarzą tych porażek, ale wtedy, kurczę, no też było wrażenie, że dało się wtedy z tym klubem zrobić więcej. Nie będziemy zakłamywać rzeczywistości, to jest historia, o której trzeba pamiętać i trzeba ją zrozumieć. I rozumiem też reakcję ludzi, ale wiem, że możemy w tym roku zrobić wszystko. Oczywiście zaczynamy, ktoś powie, ale jest -8, tak, do Śląska, tak, to jest i dużo i mało. To jest kwestia, jak zaczniemy i w jaki sposób te bezpośrednie mecze będą się układały, a to jest początek, tak naprawdę wiemy, że do marca większość z góry tych zespołów będziemy mieli, czy no właściwie już za sobą, nie? Jeszcze marca to już będzie wiadomo, o co gramy. W 5 meczach będziemy już dużo wiedzieli, więc musimy być gotowi. Więc zrobimy wszystko. Co pana nauczyły te porażki wtedy? Takiego dystansu trochę, nie wiem, tak podpowiadam trochę, bo to były duże ciosy. Pamiętam i dla pana i sytuacja pod nieszczęsnym płotem w Wilnie i ten Stjarnan, który potem z Interem grał i ten Puchar Polski, to są mega trudne doświadczenia, tak ogólnie. Nie jeden by się po tym faktycznie mógł, no nie podnieść, panu to trochę zajęło. Dzisiaj widzę zupełnie innego trenera niż wtedy. No życiowo to słusznie powiedziałem, że dystansu dużego, takiej też pokory do pewnych rzeczy. Ale najważniejsze, trochę od takiej twardej strony trenerki, takiej już, mówię, takiej już boiskowej, to są mecze wyjątkowe. To są mecze wyjątkowe, dlatego że jeżeli przegrywasz, odpadasz i cię nie ma. Jeżeli jesteś w lidze i jeden mecz ci nie wyjdzie, to są 3 punkty.
Sumarycznie możesz iść ponad 70. No dzisiaj jest minus 8, ale rozumiem, że dobra, tu zremisujesz, tam wygrasz, tam przegrasz, potem wygrasz 2-3. To jest liga. To jest idziesz, tak? Natomiast tutaj nie możesz, więc czym przygotowanie mentalne zespołu jest zgoła odmienne. I w każdy inny później, po tym Lechu, który byliśmy, w każdym meczu z przeciwnikiem, nazwijmy to trochę niżej notowanym, to często było w Pucharze Polski, tak, te wszystkie mecze wygraliśmy. Udało nam się w każdym innym klubie. Dlaczego? Bo to było inne przygotowanie od strony mentalnej. Już pan miał wiedzę trochę, jak do tego też podejść? Zdecydowanie. Tylko dzisiaj, zobacz, dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której w lidze musimy grać dokładnie tak jak w pucharach. Prawda. Bo my nie możemy się pomylić. Dokładnie takie podejście musi być w lidze przez 15 meczów, jak w tych 3 mecze pucharowe, jeżeli wszystko będzie ok, będą 3 mecze pucharowe, bo tak chcielibyśmy. Czyli 18 meczów jest maks, jaki możemy zagrać. Więcej nie da się zagrać. I każdy z tych 18 musi być takim samym finałem, jak finał Pucharu Polski na Narodowym. Tylko takim podejściem i takim przygotowaniem zespołu. Wyobraźmy sobie sytuację, w której dostajemy czerwoną kartkę, a musimy wygrać mecz, bo my nie możemy remisować i przegrywać. My musimy być gotowi na to, jak w 10 wygrać mecz. Ale musi pan ten gen zwycięstwa w Lechu zaszczepić. Dokładnie. I na to mam 4 tygodnie. Tego brakuje. I na to mam 4 tygodnie. Dlatego, jak powiedziałeś, dużo i mało, zmienić energię szatni nie da się jedną odprawą. Nie da się pokazaniem jednego filmu motywacyjnego, jest energia. To muszą być dowody takiej ciężkiej pracy. Ja wierzę w pracę. Pracę u podstaw, intensywność w czasie treningu, wykonywanie zadań, poprawa jakości defensywnej, ofensywnej, momenty, kiedy tracimy piłkę, praca indywidualna z zawodnikami, która tam jest do wykonania, też żeby oni wrócili na ten poziom pewności siebie, żeby mieli tą pewność, że jak wychodzą, to nogi ich słuchają, głowa podąża za intensywnością. To jest do zrobienia, dlatego i dużo i mało, bo dlatego to jest taki trochę gra słów. Dużo, bo nikt więcej tyle nie miał. Dużo, bo 4 tygodnie. Dużo, bo mamy fantastyczne sparingi, o które chciałem, żeby były wzmocnieni przeciwnikami. Szachtar, Wisła, Potsdam. I Maribor. I Maribor. No, i Maribor. Ale takich, które nas zweryfikują, to pokażą, czy dobrze bronimy. Bo Lech ma problem z obroną dzisiaj. Ogrom w polu karnym, bronieniem pola karnego. Za łatwo traci bramki, za wolno wraca po stracie. Tak, to no dajmy Kamil tę grafikę w tym momencie. I sorry, że przerwałem. To właśnie gdzie są te problemy, bo ja tylko... Dobra, to ja może powiem o co, bo też tutaj przygotowaliśmy w naszym programie Poznań kontra Warszawa, porównanie zeszłego sezonu, porównanie do tego sezonu. No to zapytam, jak to zmienić? Bo właśnie widzimy strzały na bramkę, było więcej, jest mniej. Kontakty z piłką w polu karnym, było więcej, jest mniej. Czyli też jest gdzieś problem chyba z odpowiednim transportowaniem tej piłki w pole karne, tak? No XG, no to wiadomo, to już jest też inna historia, ale XG przeciwko, czyli rywale jednak, to co pan mówił, za łatwo gdzieś tego Lecha punktują. Czy to są te rzeczy i jak to naprawić w takim razie? No przede wszystkim to gratuluję wam, bo to jest fantastyczna robota, bo wyjęliście to, co jest sednem, a sednem są pola karne. Sednem futbolu to jest to, co się dzieje w polu karnym. W polu karnym przeciwnika, jeżeli tworzysz sytuację, i to, co się dzieje w polu karnym swoim, kiedy bronisz tego pola karnego i tracisz i XG czy strzały, to są wszystko wskaźniki, które pokazują, w jaki sposób jesteś zorganizowany w polach karnych. Jak tworzysz sytuację, jeżeli potrafisz tworzyć sytuację, nie tylko ilość sytuacji jest ważnych, ale ich waga jest ważna, tak? W jakich sektorach oddajesz, jak przygotowane są te strzały, w jaki sposób wchodzisz w pole karne i Lech robi to fantastycznie. Lech robi to fantastycznie za trenera Macieja Skorży. Lech robił to fantastycznie, że wszyscy się bali. On wchodził w tą strefę asyst, wchodził po prostu jak z automatu. I dzisiaj trzeba wrócić do tego. Wtedy ta waga tych sytuacji, które będziemy tworzyli, będzie wyższa, XG będzie wyższy, będziemy zdobywali więcej bramek. I my to robiliśmy. Bo kiedyś było łatwo, czasami się zdarzało gdzieś w telewizji mówić o Lechu i było łatwo Lecha zanalizować. Bardzo. Tego, żeby był powtarzalny. Tak, jednowymiarowy. Bardzo groźny. Użył takiego słowa. Tak, przy tej jakości piłkarzy, jak jesteś powtarzalny, to jest atut jeszcze. Jak z automatyzmu wykonują pewne zadania przy takich umiejętnościach ich, to jesteś bardzo groźny. I to jest pierwsza rzecz, która pokazuje tutaj na tych statystykach, co trzeba poprawić. Może nie w pierwszej kolejności, ale jedna z rzeczy. A druga to jest to, co się dzieje w naszym polu karnym. W jaki sposób bronimy pola karnego? Tam się za dużo dzieje. Tam się dzieje za dużo. Widzieliśmy ostatnią bramkę z Radomiakiem, gdzie piłka na wysokości kolan przychodzi. Tu ja nie trafiam, tam gdzieś wpada. Zamieszanie, 2-2, dwa punkty stracone. Mental chyba trochę, tak? Bojaźń. Czyli, że dostajesz tą czerwoną i to jest drużyna, która nie ma prawa się tak zagonić. Ale bronimy pola karnego. Czyli dośrodkowania tak naprawdę jesteśmy tak daleko od zawodnika, żeby dośrodkowania idą. I później w polu karnym dopiero ta piłka znowu robi pewne rzeczy. Więc tym musimy się zająć. Lech bardzo wolno w ostatnim czasie wracał po stracie piłki.
nie wszyscy wracali. Bardzo wolno wraca. Ten recovery run jest... Ale jak ma pan taką gwiazdę jak Weldę, to może być ciężko, żeby on wracał, bo on nigdy nie wracał. I za Skorży, i za Van den Broma. Trzeba pracować nad tym, żeby to było. Tak? Okej. Okay. I mając taki zespół i mając taką rywalizację na pozycjach, tak? To trzeba umieć wykorzystać ten potencjał. I jak się tym, a propos tych liczb, które pokazywałeś, bo zapytałeś mnie, co z tymi liczbami, dokładnie te liczby to pokazują, że to gdzieś spadło. I trzeba, to nie ma być rewolucja. Bo jak rewolucja, to są ofiary, to ma być ewolucja, czyli powrót. Nie będę ich nauczał niczego nowego. Cała praca będzie polegała na tym, żeby dostarczyć im dowodów, że ta gra w ten sposób trenowania przyniósł im mistrzostwo i grę w europejskich parach i tak będziemy grali i z tego będziemy odpowiedzialni wszyscy jako zespół, żeby siebie nawzajem rozliczać. Czy wróciłeś w tą strefę, w jaki sposób broniłeś, tak, czy jesteś gotowy na to, żeby rywalizować codziennie. A tym pan przekonał właśnie Piotra Rutkowskiego? Bo jest, jak pan się do tego stanowiska przygotował? Czy była prośba od pana prezesa, pana właściciela, żeby właśnie już przed tym ostatnim meczem pan właśnie taką analizę wykonał, co jest źle, jak to naprawić? Nie, tak naprawdę. Jak to właśnie znaczy, się czy tym, to pewnie Piotra trzeba zapytać. Natomiast ja powiem, jak od kuchni, jak to funkcjonuje w Lechu i tak będzie dalej funkcjonowało, więc to jakby się nic nie zmienia. Jest tak zwany dział sportu w Lechu, który tworzy pierwszy trener, który jest na tych spotkaniach. Dyrektor sportowy Piotr Rutkowski jako prezes, właściciel klubu, jest dyrektor akademii. Ja byłem proszony. A Jacek Terpiłowski, nie? Jacek Terpiłowski, szef scoutingu, dokładnie. I ja byłem proszony czasami wtedy, kiedy rozmawialiśmy o. Nie zawsze byłem, bo jeżeli były sprawy strategiczne. A trener Van den Brom przychodził tam, tak, czy nie? Zawsze. Okay. Te pierwszy trener jest zawsze. Czyli pan też był tam, gdzie był pierwszy trener. Dokładnie też. Tak. I wtedy, okay. I wtedy jak dział na przykład dział naukowy przedstawiał liczbę. Przepraszam, ile razy jest takie spotkanie? Raz w tygodniu? Raz w tygodniu. Okay. Nie zawsze dotyczy organizacji gry, ale raz w tygodniu. Wtedy, kiedy była ta organizacja gry i te analizy, to gdzieś tam byłem. I teraz jeżeli dział statystyczny czy dział naukowy przedstawia pewne tendencje, co się dzieje, zaczynamy rozmawiać. Więc te analizy były. Cały czas, aha, zobaczcie, spada nam XG, co można, tutaj, trener się odnosił, dobra. Ale to są takie partnerskie dyskusje, jakby co, jak pomóc, zawsze jest wspomaganie trenera. Żeby trener miał trochę głosu takiego, nie tylko z szatni, nie tylko ze sztabu, bo i tak ma swój ze sztabu. Więc idziesz. I też się mnie pytano, a co myślisz, nie? Bo taki przykład już, przykład praktyczny. Liczby, fizyczność Lecha Poznań, tak? Liczby pokazują, że jest tak, jak było. No nie biegamy za dużo trochę pod kątem Lecha. Prawie tak samo, nie? Ale a i mówisz, okej, okay, no pierwszy wniosek, nie, no to jest w miarę okej. Okay. A ja mówię, jako trener mówię, słuchajcie, ale czasami jak biegasz, nie wiem, 1000 metrów, ten HSR biegasz, 1000 metrów przebiegasz, czy sprintem 500 metrów, to wydatek energetyczny jest taki, a czasami jest taki. Liczby będą te same, ale moment, w którym przyjmiesz piłki, będąc tak zmęczonym, już mówiąc tak kolokwialnie, tak, bo taki wydatek energetyczny jest, popełniasz błędy techniczne. Więc teraz zadajmy sobie pytanie, okej, okay, może liczby się utrzymują, ale jakim kosztem? I trzeba wejść głębiej w analizę. I to są tego typu analizy, które są tam wykonywane. I w tym ostatnim czasie one dalej były. Dalej było po to, żeby wspomóc, żeby trener dostał jak najwięcej informacji od nas, takiej pomocy, żeby to szło. Na sam koniec tylko zapytano się mnie o to, okej, okay, no to już wiemy, co jest. Jaki masz pomysł na to, żeby to zmienić? A kiedy to było? Co ty widzisz? Koniec tygodnia przed Radomiakiem, czyli poprzedni tydzień. To dobra, to ci informacje mi się sprawdziły. Ale nie było to na zasadzie, to weźmiesz, to powiedz, nie, to jest co byś tak naprawdę, dobra, no to my już wszystko wiemy, a jak to zmienić? To jest taki, byś mówił tak prosto, nie? A już pan wtedy poczuł, jak że to zmienić? Może pan być pierwszym trenerem? Nie. No bo to jest takie pytanie, jak ja bym dostał takie pytanie od pana redaktora naczelnego, co tu zmienić? No może nie, no jego bym nie zastąpił akurat, to jest trochę inna struktura, ale od właściciela, no to jest takie pytanie. No takie pytanie, ale też ja siebie tam postrzegam, ja byłem jedynym trenerem tak z licencją pro. I takim Artur trenerem. Węska jeszcze też jest. Tak, tak, ale mówię co? W kontekście tego działu sportu, to byłem jedynym trenerem. Tak, więc można tam, oczywiście i Tomek Rząsa ma uprawnienia trenerskie. Ale chyba nie ma UEFA Pro, nie? Chyba nie. No. Nie, ale nawet nie chodzi o to pro, tylko mówię takim, więc ja też czasami od strony trenerskiej bardzo mocno tak to wspierałem, nie? Więc jakby to było naturalne, no to dobra, no to co można zrobić? Jak trenować? Co trenować? Co trzeba? Jakbyś to zrobił? I zakładam, że dogadaliście się bez problemu tutaj na ten półroczny kontrakt. Lechowi się nie odmawia. Ale jakby pół roku i nie ma tutaj jakichś klauzul, że jak pan coś wygra, to nie dostaje pan dalej. Ale to jest dobre. To ja uważam, że to są jasne reguły grania, bo dzisiaj można podpisać każdy kontrakt. Można podpisać kontrakt na 3 lata i zostać zwolnionym po miesiącu.
Tak? I można podpisać, można. Tak, i można podpisać tak jak my to zrobiliśmy, jasne reguły grania. Więc dla Lecha tak? To też jest wygodne, bo nie ładuje się w dłuższy kontrakt. Tak. I dla mnie też. Bo jeżeli odwrócimy kartę i powiemy sobie, ok, coś się uda wygrać, zrobimy dobrą robotę, zdobędziemy tytuł, to zarówno wygra Rumak, jak i wygra Lech. Nawet jeżeli Lech uzna, że trzeba innego trenera, to i tak będę zwycięzcą. Ale to Lech ma więcej do stracenia niż pan, tak myślę. Pan nie ma nic do stracenia, moim zdaniem. Tak naprawdę, pewnie czasami się mówi, niebezpieczny jest ten, kto nie ma nic do stracenia. Zawodowo, jakbyśmy tak spojrzeli, to my musimy wygrać, my nie mamy innego wyjścia. My musimy wygrać. Ja muszę to tak poprowadzić, że musimy wygrać. Ale nie mam już 30 tam kilku lat, że to jest tak, że zaciskam zęby, idę, dociskam, bo wiem, że jak się dociśnie, to można przecisnąć. Czyli pan jest dzisiaj lepszym trenerem. Wracając do twojego pytania, odpowiedz. Nie wiem, czy to jest teza, czy pytanie do mnie, ale trochę ale tak bardziej doświadczonym bym powiedział. Moim zdaniem lepszym, ale trener jest tak dobry, jak jego ostatni mecz. Więc zobaczymy po Zagłębiu. Zobaczymy po Jagiellonii, dam trochę więcej czasu niż dwa mecze. Dobra, no Zagłębie, Jagiellonia, Śląsk, Pogoń, Raków, tak? To są pierwsze mecze. No zobaczmy, to jest sama czołówka. Troszeczkę będzie na pewno narracji, że my na Jagiellonii nie wygrywamy, że Śląsk jest dla nich trudnym rywalem. 4 porażki z rzędu. Dokładnie, to będzie taka narracja, jestem przekonany. 2 wygrane z Zagłębiem w 12 meczach. Dokładnie, a z Pogonią to my 5-0 ostatnio. I od tego jest dzisiaj trener, żeby tą narrację nie zmienić, bo ludzie będą o tym opowiadali, dziennikarze będą o tym mówili, tylko zespół, tak, żeby uwierzył, że nie, my... No właśnie, uwierzy zespół? Pan uwierzy panu zespół? Bo musi pan ich przekonać dzisiaj nie nazwiskiem, bo to często to, co pan powiedział, wchodzi nazwisko, ale jak 2-3 tygodnie nic je pokaże, to już zespół zaczyna wierzyć. Jak pan ich przekona i jakby pan porównał te szatnie 2012, 2013, 2014 do tej, co jest teraz? Czy ona jest bardziej świadoma? Zdecydowanie bardziej dojrzała. Spójrzmy na tamten zespół. Tamten zespół był tak tworzony, że była grupa młodych chłopaków i też rozmawialiśmy w tym, że oni będą rośli wraz z zespołem. Tak? I czy to był Dawid Kownacki, czy to był Karol Inety, czy Tomek Kędziela, czy Janek Bednarek. Oni rośli wraz z zespołem. W trzecim roku tej pracy pan trener Skorża zrobił z nimi Mistrzostwo Polskie. Z tymi chłopakami. Tam jeden piłkarz tylko doszedł do tego zespołu, który budowałem przez 2 lata. Tylko jeden piłkarz. Tak? Reszta, tylko napastnik doszedł. Reszta to oczywiście tam na zmiany ktoś chodził, ale tak w trzonie zespołu, czy to było. Dzisiaj wchodzę, dzisiaj ten zespół Lecha to jest zespół, który zdobył mistrzostwo. Tam nie. Zespół, który grał w pucharach, miał doświadczenie pucharowe, ma doświadczenie pucharowe. Taki mecz, który trzeba wygrać, bardzo często wygrywali, tak? Tamten nie. I to był ten problem mentalny. Trener wtedy bez doświadczenia, dzisiaj po wielu, wielu latach pracy w różnych środowiskach, tak? I jakby przegrywając, wygrywając z tym doświadczeniem, to jest zupełnie inne środowisko dzisiaj. Zupełnie inne środowisko do tego, żeby wejść i klub, który się rozwinął fenomenalnie. Fenomenalnie. Dzisiaj może być 4 trenerów współpracujących, wtedy był tylko jeden. Zobaczmy, jak można ten proces usprawnić, tak? Jeszcze mieliśmy taką jedną rzecz, teraz mi się przypomniało, to pokażmy jak możemy i też jestem ciekaw, jak pan, czy oglądał pan to wtedy i jak pan się do tego odniesie. Pokażmy. Mariusz Rumak wróci do Lecha. Pomidor wykorzystany. A co teraz? Rumak w domu przeżywa. Pomyśli. No. Tak. No, oglądał pan to? Padło tam stwierdzenie, Rumak w domu przeżywa. Nie, nie oglądałem. Natomiast wczoraj wysłał mi to jeden z moich znajomych i się uśmiałem. Pan Piotr Wizoner, jak widać, chyba to czuł. Tak czuł. Ja zawsze bardzo ceniłem Piotra za to, ile pasji wkłada w ten klub i jak to buduje i zresztą do dzisiaj buduje to bardzo fajnie. Dobra, to zapytam teraz konkretnie. Sztab szkoleniowy Lecha Poznań. Co tutaj trzeba wzmocnić? Jakie ma pan plany? No bo jednak w tym sztabie mistrzowskim odeszło już od niego pan trener Palczewski, pan trener Kędziorek, dziś pan trener Lanza teraz odszedł, pan trener Van den Brom, więc trochę i przychodzi pan trener Rumak i co? I weźmie kogoś swojego, jaki jest na to pomysł, czego się możemy spodziewać. Nie, no wzmacniamy, zdecydowanie wzmacniamy sztab i rozmowy, nie chcę zdradzać nazwisk, bo rozmowy trwają jutro
są dwie rozmowy. Mam nadzieję, że te dwie osoby, które są naprawdę dużą wartością, wzmocnią ten sztab, to dołączą do nas, także będzie w składzie personalnym, jeżeli chodzi o liczbę osób i rozkład, będzie dokładnie tak, jak Lech grał w lidze konferencji. Polacy? Tak. Ale to będzie asystent i ktoś jeszcze ten asystent, czy ktoś, nie wiem, do przygotowania fizycznego? Nie, dwóch, jeżeli chodzi o grupę, ten do przygotowania fizycznego zostają. I pan Czepek, pan Kikut. Tak? Tak, natomiast to będzie dwóch, ja nie lubię słowa asystent, ale trzeba go używać, tak? Dwóch trenerów wspomagających mnie takich na boisku. Rozumiem. I teraz w tym tygodniu jakie ma pan plany jeszcze? No, rozmowa z nimi, tak naprawdę cały czas ze sztabem jutro jeszcze, bo dzisiaj już rozmawiałem. I pan im wstrzymał urlopy. Tak, tak, wstrzymałem. Oni no tak, tak byli, oni są gotowi. Okay. Pierwsze z Tonym Cepkiem, bo no wiadomo, że do Czech ma pięcioletnie dziecko, chciał się z żoną zobaczyć, to pierwsze z nim, żeby już jechał, a reszta chłopaków jest tutaj, więc te rozmowy, no także jutro dużo rozmów. Ze sztabem w czwartek, no niestety taka przykra uroczystość, nie wiem, czy to można nazwać uroczystością, czyli pogrzeb trenera, który wpisał się w historię tego klubu bardzo mocno, pana trenera Wojciecha Łazarka, na którym byłem, bo znałem go i już jedno, to jest historia Lecha, najbardziej utytułowany trener w historii Lecha, ale też znaliśmy się osobiście i na początku swojej drogi wielokrotnie go spotykałem, więc czwartek jeszcze będę w Łodzi, piątek praca, ale wtedy już trenerzy, no święta, no to nie, będą w domu. Dobrze, ja że to się teraz wydarzyło, a nie w Ja na to znając siebie już też ktoś mi powiedział, no to ładne, będziesz miał święta, nie, i Sylwester, bo głowa będzie gdzie indziej, dalej będziesz to padał. Jedne można poświęcić. Nie, dla mnie to jest radość wielka, więc na pewno będę to robił, bo jakby praca jest zorganizowana w ten sposób, że teraz robimy analizę do świąt, bardzo głęboką analizę i chcę usłyszeć trenerów, głos trenerów plus uzupełnienie, znaczy uzupełnienie, wzmocnienie tego sztabu, czyli budowa tego sztabu. Natomiast po A to moment, pan nie robił wcześniej tej analizy już? Bo takie były głosy, że pan już miał coś analizowane. Analiza jest moja, znaczy robiłem analizę w kontekście gry zespołu, ale ja muszę jeszcze wiedzieć, co było w szatni. I feedback od asystentów, od sztabu. I my teraz na ten temat dyskutujemy o rolach pewnych, które będą, jakie zadania będą, po to, żeby jak spotkamy się... Pan już to wie, jakie te role będą? Oczywiście. Czy dopiero pan to uzna, jakie te role Słucham będą? Ludzi teraz. Mhm. Słucham ludzi i ja wiem, jakie role są do wypełnienia, a po tych rozmowach będę dokładnie wiedział, który z moich ludzi w sztabie, którą rolę wypełni najlepiej, żeby on się dobrze z tym czuł i miał kompetencje do tego, żeby to dowieść, bo nie ma wymówek, my musimy być po prostu sprawni. A od trzeciego, bo trzeciego się spotykamy, też wcześniej, bo normalnie miał być trener zarządza ósmego, my spotkamy się trzeciego i trzeci, czwarty, piąty, sztab przygotowuje się, żeby ósmego, jak piłkarze wrócą, żeby wszystko było. Nie chciał pan skrócić tych urlopów jednak, skoro tego czasu jest tak... Pan mówi i dużo, i mało? Chodziło mnie, ale nie, niech odpoczną mnie trochę tak to, co zostało zaplanowane, żeby zostało zrealizowane. Tak? Tak naprawdę mają do wykonania 9 treningów w tym czasie. To nie jest tak, że oni nie pracują piłkarze. To także jak rozmawiałem z Tonym Cepkiem, to rozmawialiśmy o tym, że oni mają wszystko tam przygotowane, tylko po prostu nie realizują tego zespołem. Okej, okay, czyli, a rozmawiał pan już z zawodnikami jakoś bezpośrednio? Niektórymi tak, niektórych będę dzwonił. No nie udało, bo od razu dostali wolne po Radomiaku, więc nie udało się z nikim spotkać tak face to face, ale na pewno z każdym będę rozmawiał. Zakładam, że z kimś ma pan lepszy, z kimś gorszy kontakt pewnie. No nie jest żadną tajemnicą, że dwóch piłkarzy w tej szatni było moimi zawodnikami, więc z nimi mam najlepszy kontakt, bo chociażby się znamy zawodowo, tak? Bary i Bartek. Bartek. Miał pan też z nimi taki kontakt teraz, gdzieś ciągły, zanim jeszcze pan był trenerem? Barego pan tak tu ściągnął? Bary tak. Bary to był taka historia, że z Dundee przyszedł wtedy i to był... Ja za tym stałem, ja chciałem, żeby ten lewy obrońca nas trafił i to było taki początek jego drogi, bo Mistrzostwo Polski, Turcja, Anglia, Premier League, więc mamy dobry kontakt. Tam czasami nawet gdzieś tam się wypowiadałem na jego temat na Wyspach, udzielałem wywiadów, jak wtedy mu dobrze szło, więc taki kontakt mieliśmy. Może nie dzwoniliśmy do siebie na święta, ale tak i teraz jak jestem, to też jak się spotykamy, to rozmawiamy, no a jeżeli chodzi o Bartka, no to jest chłopak, który jak miał 12-13 lat, znalazłem go w murowanej Goślinie pod Poznaniem, 3 lata go prowadziłem w Poznaniu. Jako do trzynastki wtedy? Go pan ściągał, czy nie? Tak naprawdę on był w szkole w 13, ale był w Lechu Poznań. I tam chodził do szkoły i przez 3 lata razem pracowaliśmy i wyjechał później do Włoch.
i wrócił po latach. Także znam jego rodzinę, znam jego rodziców, bo z tych czasów, tak? I teraz, gdy przeżywał te trudne chwile, mieliśmy sobą kontakt. Mieliśmy sobą kontakt, gdzieś tam się wymieniał. Nawet jak była ta teraz jego pauza, dokładnie, tak? Dokładnie teraz gdzieś tam rozmawialiśmy czasami, no żeby mu pomóc, też go wspomóc. On też jeszcze przed tą pauzą zapraszałem go, że rozmawialiśmy o trenerach. Ja generalnie rozmawiam często ze swoimi byłymi piłkarzami na różne tematy, szczególnie tymi, którzy grali na zachodzie, w kontekście postrzegania trenerów, kompetencji trenerskich, co jest istotne w szatni. I Bartek był taką postacią, bo jest bardzo świadomy zawodnikiem. No, wydaje mi się, że to może panu bardzo pomóc ten akurat powrót, bo często nazywam tego zawodnika kapitan bez opaski i to było chyba w tym meczu z Radomiakiem nawet to widać. Muszę panu przyznać, że tak zauważyłem, że jeden komentarz, który tutaj panu coś wytyka, że w Śląsku przegrał pan w pucharze z Bytowią, czyli z niżej notowanym rywalem. Było tak? Jak sobie sprawdzę jeszcze, Bytowia Bytów, Śląsk Wrocław, 3-0 dla Bytowi. Nie, po prostu tak... Który to był rok? Sprawdź, proszę. Który to był rok? Teraz widzę, kolegę Karol Rogacki mi to podrzucił. No, sprawdź, nie to, widzę. Bo pamiętam Sandecję, trudny mecz, zimno było strasznie. Marek Opalacz, Łukasz Wróbel, Mateusz Klichowicz. Nie, bardziej chciałem to wrzucić pod kątem tego, że ma pan trochę taką tą... W pucharach faktycznie 3 mecze, ale no musi pan tutaj też... Rozumiem, że pan to odmienił, że nie myśli pan, że ma pan doświadczenie z tych pucharów. Po prostu chciałem to wrzucić, bo tutaj była kontra na zasadzie, że mówił pan, że z wyżej notowanymi pan, że potem już wyżej, z niżej notowanymi rywalami. Nie pan, pamiętam tej Bytowii, muszę sprawdzić. Muszę zaraz to sprawdzić. Znaczy, nie pamiętam tego meczu, bo on musiał się odbyć wtedy na wiosnę pewnie, kiedy tak wygrywaliśmy ze Śląskiem dużo. Znaczy dobra, to tak chciałem po prostu odbić tylko w grudniu, bo w grudniu graliśmy z Sandecją. Mhm. I później odszedłem ze Śląska, więc to musiała być. Zaraz to musiała być wiosna, więc proszę. Ósme tu urlopy, bo tu można na czacie. 3100 osób nas ogląda, zaraz otworzymy telefony, więc zadzwonicie. Ale tak odbiję, żeby też nie było, że jestem negatywny. Mocną stroną są początki akurat pana. To zauważyłem, to się rzuca w oczy, że ma pan tą średnią w Ekstraklasie, nawet na Lecha niezłą, bo to było chyba 1,81 w ogóle, 101 meczów w całości. Teraz to drugi mecz będzie za głębym, czyli już dużo ponad 100 meczów. O tych początkach mógłby pan coś powiedzieć, że raczej one wychodziły. To jest taki pana znak firmowy? Tak bym nawet może to powiedział. Pewnie tak, ale przypomniałem się jedna rzecz o pucharach. To chyba ty mi powiedziałeś w samolocie kiedyś, albo ktoś, który z dziennikarzy... Możliwe, tak, rozmawialiśmy w samolocie. Że lecząc na puchary, że... Czy wiem, że do tego meczu, to był mecz chyba z Jurgarden, poprowadziłem Lecha w największej ilości tak, spotkań pucharowych. Tak, a pamięta każdy oczywiście, ten gdzieś odpadło. 20 pan miał. Ileś tych meczów, które musieliśmy przechodzić, tak. Pamiętam. Ja nie wiedziałem tego. Powiem szczerze, nie miałem pojęcia, że tak dużo udało nam się przejść, bo każdy pamięta te dwa, które tam były kluczowe. Natomiast wracając do twojego pytania, także tych pucharów trochę było. 22 września 2016 rok, Smów CS2, dzięki za przypomnienie, tak? Tutaj sobie będziemy trochę skakać po tematach, ale panie trenerze, konkretnie, bo zaraz otworzymy link do kadry. Tutaj było dużo pytań, transfery, wzmocnienia, czy są potrzebne, jakie pozycje są deficytowe i ja wrzucę, czy to jest środek pomocy i lewa obrona, czy pan potrzebuje jakichś wzmocnień tej kadry? Nie odpowiedziałem na to pierwsze pytanie, to próbę wiosny. Wiosnę, tak, wiosnę lubię, to już koniec, zamykam ten. Dobra. Wiosna jest okej. Okay. natomiast czy potrzebujemy wzmocnień, potrzebujemy wydobycia potencjału z tego, co jest? Natomiast nawet dzisiaj rozmawialiśmy o transferach. Nie chcę powiedzieć, czy na te pozycje, ale rozmawialiśmy o zawodnikach, którzy są obserwowani przez scouting, tak? I czy możemy coś zrobić jeszcze w tym okienku, czy potrzeba coś zrobić, więc te rozmowy są i klub to rozumie. Natomiast najważniejsze dzisiaj dla mnie to nie jest koncentrować się na tym, żeby zastąpić któregoś z tych piłkarzy, który jest, natomiast na tym, żeby wydobyć potencjał tych piłkarzy, który jest. No, wczoraj rozmawiałem ze scoutingiem, przygotowali mi profile i gdzieś tam jeszcze w nocy siedziałem nad profilami zawodników, którzy przyszli latem. Dokładnie jak oni grali, bo ich do końca nie widzieliśmy ich potencjału. Czyli jak w swoich klubach grał Chotić, jak w swoich klubach grał Golizadek, jak w swoim klubie grał Anderson, jak w swoim klubie grał Blazic, żeby zobaczyć ich w piku formy. Bo oni w Lechu nie pokazali tego, co... Cieszę się, że pan to można było, tak. No nie pokazali, co można było, dlaczego przyszli tutaj. Bo przyszli dlatego, że grali fantastycznie w piłkę. Niektórzy w pucharach, nie wiem, widzę mistrzów. Nawet, tak? I teraz ja jako trener pamiętam ich tylko z tego pół roku, bo resztę tych chłopaków pamiętam z Ligi Konferencji, z Mistrzostwa Polski. Więc od razu poprosiłem o materiał, żeby był dokładnie przygotowany materiał, dlaczego Anderson się tu zjawił,
jakim piłkarzem jest, co mogę od niego wymagać. Pan to dostał? Proszę? Pan to dostał, ten materiał? Oczywiście, bo mówię, siedziałem wczoraj nad tym jeszcze w nocy i sobie to przeglądałem, żeby maksymalnie wykorzystać potencjał, bo nie sztuką jest powiedzieć, ok, ten jest słaby, potrzebujemy transferu. Nie, najważniejsze jest, mamy taki potencjał i wtedy powiedzieć, okej, okay, na tej pozycji potrzebujemy wzmocnienia. Czy to będzie tak, powiedziesz, lewa obrona, środek pomocy, czy wszystko jedno. Czy jest pan jeszcze przed taką diagnozą, gdzie ewentualnie przydałoby się wsparcie? Tak. Natomiast pracujemy jednocześnie, bo klub nie zaczął funkcjonować wtedy, jak mnie zatrudniono. Także trener też pracował nad transferami i to też było częścią ich rozmów. Ale trener Van den Brom powiedział, że nie chce transferów, a ja uważam to, co Maciej Skorża kiedyś powiedział, pan trener Maciej Skorża, że zawsze w każdym okienku dobrze spuścić jakąś świeżą rybę do akwarium. Tak. Dobry zawodnik powinien wzmocnić dobry klub. No to też to jest prawda. Pieniądze zakładam są, że to nie jest jakaś kwestia, bo jak pan był w Lechu, to tak z pieniędzmi bywało różnie. Jest wtedy inaczej niż było. Jest inaczej, to prawda. Ja tutaj też taką statystykę miałem, że właśnie w Lechu wiosna 2012 w lidze po przejęciu zespołu 7 zwycięstw, 3 remisy, 1 porażka, 24 punkty w 11 meczach, średnia 2,18. No to jakby pan tak ruszył, to coś może z tego być faktycznie. Prawie by było dobrze, no. W Śląsku 9 marca, start 2016, zespół na 15 miejscu po 26 kolejkach, 26 punktów. Więc no to wygląda optymistycznie. W 11 kolejkach ostatnich z trenerem 6-4-1, średnia 2 punkty na mecz. Więc tutaj jeszcze była Zawisza, ale tu nie będziemy nudzić naszych słuchaczy liczbami, statystykami. Uważam, ten początki to jest na pewno pana mocna strona. Bym powiedział, puchary może niekoniecznie, ale faktycznie tych meczów ma pan dużo. Zobaczymy od meczu z Pogonią, bo to będzie bardzo ważne spotkanie. Dobrze, teraz konkretne nazwisko. Eliasz Anderson. Bardzo było dużo pytań o tego piłkarza. Ja wrzucę swoją tezę. Moim zdaniem jest to jeden z najgorszych transferów w Ekstraklasie w tym sezonie. I jaki ma pan pomysł, bo Barry już ma swoje lata. Michał Gurgul pewnie nie na każdy mecz, już jest blisko, ale co zrobić z tym Eliaszem, żeby on grał lepiej właśnie? Ja myślę, że stać go na zdecydowanie. Ale nie ma, on jest środkowym pomocnikiem, jeszcze był niedawno. Dlatego musimy spojrzeć na dwa aspekty. Po pierwsze, że od dwóch lat dopiero jest lewym obrońcą. Bo słusznie to zauważyłeś, że on był środkowym pomocnikiem i tutaj była jego pozycja, ale dwa lata ostatnie to jest boczny obrońca i w Djurgården grał jako lewy obrońca i pierwsze miejsce w grupie Ligi Konferencji wyszli, więc był podstawowym zawodnikiem w tych meczach, więc to nie jest tak, że on nagle stał się, on od dwóch lat jest lewym obrońcą. Dwóch lat, no dobra. Tak, więc to nie jest tak, że to jest ostatni i to jest nasz pomysł, mówię nasz, czyli Lecha. To jest pierwsze. Drugie, patrzymy na niego przez pryzmat końcówki sezonu, czy tej drugiej części tej pierwszej rundy. A tak naprawdę on przyszedł? Wszedł z marszu tak naprawdę, bo Szwec, jego te, nazwijmy te słabe strony w kontekście grania na lewej obronie, plus to, że nie był w piku formy fizycznej, to widzieliśmy go i pamiętamy go z tych ostatnich meczów. Natomiast jeżeli my teraz, on będzie w swoim najlepszym takim czasie motorycznym i mentalnym, do tego wykorzystamy ten potencjał, bo jak ktoś gra na szóstce, to potrafi grać w piłkę. Teraz Radom, jakim był w środku pola nawet wstawiony, widziałem. Tak, więc to będzie wartość dodana. Tam naprawdę tylko trzeba poprawić grę defensywną. Dlatego też potrzebuje czterech ludzi do pomocy, bo tam musi być ktoś, kto indywidualnie, dzień w dzień. Ja uważam, że piłkarze się rozwijają do końca życia. Każdemu można przygotować. Nawet Bary? Jeden więcej, drugim oczywiście, że tak. Jeden więcej, drugi mniej. I to w takich obszarach, których... No spójrzmy, ja ostatnio miałem taką rozmowę z Łukaszem Trałką. Koniec jego kariery w Warcie. No wolne zaczął walić takie, że... Nagle się okazało, że Łukasz wykonuje rzuty wolne, rzuty rożne, dojrzał, zawsze był dobrym piłkarzem, ale tak trochę... Dlatego a propos Barego, zawsze można poprawić piłkarza. Młodego poprawić najwięcej, starszego trochę mniej. Inne są narzędzia, ale zawsze go poprawisz. I teraz dla mnie... Lech ma się rozwijać poprzez rozwój piłkarzy i rozwój organizacji gry. Tak, żeby rozwijać piłkarzy, tak musimy przygotować im plan i pracować z nimi. Oni wtedy będą się czuli tacy, że ktoś im poświęca czas i idą do przodu. I piłkarzem ja akurat wielu rozwinąłem, więc wiem, co jest istotne. Tak? Teraz do tego przejdziemy jeszcze, bo tylko chcę powiedzieć, 3300 osób nas ogląda, bardzo się cieszymy, doceniamy i mamy sondę na czacie. Pozycja, którą za wszelką cenę powinien wzmocnić Lech. Właściwie powinno być formacja, poprosiliśmy formację. Na razie widzę, tutaj dostałem zdjęcie, 300 głosów, bramka 7%, obrona 45%, pomoc 20%, atak 27%, więc... Nie trzeba napastnika. Więc zawsze się mówi, że tam napastnicy są.
Mahomesa. Przejdziemy do tego, bo przyszłość Sobiecha i Douglasa, to rozumiem, no wyjaśni się w tym sezonie, co z tymi piłkarzami. Tak, tak. Ta runda jest kluczowa, tak? Dla mnie ta runda jest kluczowa, tak samo dla nich, i to trzeba jasno powiedzieć. Zgodzi się pan, że z jednym z największych wyzwań jest obudzenie potencjału Sousy i Filipa Szymczaka? Tak. Jak to zrobić? Zdecydowanie są to piłkarze nie tuzinkowi. I jak spojrzymy na Alfonso Sousę i pamiętam jego mecz w Sztokholmie, najlepszy zawodnik na boisku. Na czerwonym na nim zrobili chyba, tak? Nawet najlepszy zawodnik na boisku. Jeżeli on wejdzie na taki poziom, to będzie Lech miał naprawdę. A czemu on zawodzi? Nie wiem, może nie było miłości między trenerem Van den Bromem a nim. No tu tak naprawdę... Trochę z Portugalczykami widziałem, że nie miał chyba po drodze, oprócz Joela Pereiry. Powiem ci tak, ja nie wiem, dlaczego zawodzi, jak nie gra. No bo jak mi można... Ja widziałem wszystkie mecze Lecha. Tak z góry. No jak ja go nie widziałem, no to mi ciężko powiedzieć, dlaczego zawodzi. Jak z nim popracuję, to będę wiedział, co się wydarzyło. Czy to jest problem w głowie, czy to problem fizyczny. Znaczy fizyczny nie, bo jakby dostęp do analiz mam i rozmowy. Dlatego właśnie są te rozmowy ze sztabem, też o indywidualnych zawodnikach. Dla pana to jest bardziej 8 czy 10? 8. 8? Ale może grać na 10. No dobra, czyli pan Lechu. Tu bardziej... Bo jeżeli zagramy na dwie szóstki, to jest też trochę tak. Kolejarz musi grać po swojemu. Musi grać zgodnie z filozofią. A co to znaczy? To znaczy grać ofensywnie, być dominującym zespołem, który bardzo twardo broni, przejmuje kontrolę nad grą i tworzy dużo sytuacji. Żeby tak grać, musimy mieć bardzo dobrych piłkarzy na boisku i takim piłkarzem jest Alfonso w formie. W formie. Alfonso. Sousa. Tak. Tak, w formie. I wtedy może grać na ósemce, bo on połączy formację tą defensywną, z szóstka plus czwórka obrońców, tak z tym, co się dzieje z przodu. Bo on ma ostatnie podanie, ale umie z głębi wbiec i stworzyć tą przewagę. Tak? Jest bardzo mobilnym zawodnikiem, więc dla mnie to jest bardzo dobry zawodnik. W pierwszej kadencji, jak pan prowadził Lecha, to obudziłby mnie pan w nocy, powiedziałbym, że to jest 1-4-2-3-1. Teraz będzie podobnie? To jest ustawienie bazowe, jakim chce pan grać? Nie? Nie, no proszę, no to jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że ta kadra jest jednak skrojona pod takie granie. To do Filipa Szymczaka jeszcze wrócę. Co się dzieje z tym piłkarzem pana zdaniem? Bo to jest potencjał na duże granie. Pokazywał to, nie wiem, zdrowia brakuje, trener Van den Brom go na skrzydło rzucał czasami. W ogóle w pierwszym meczu będzie pan miał ciekawostkę. Wczoraj widz zadzwonił z fajnym pytaniem. Nie będzie Welde, nie wiadomo co z goli za Dechem, czy będzie. Baluła może kontuzja i zostanie Hotić na skrzydle, tak a propos. Bardzo dobrze, nie wiem kto zadzwonił, ale na pewno trafił w 100%. Nie ma Welde, bo cztery kartki. Ali jest będzie na turnieju, więc nie wiadomo, ale trzymamy za niego kciuki, żeby grał do końca, więc pewnie na pierwszy mecz go nie będzie, jak będzie grał do końca. Tak, bo chyba 10 lutego. Tak, 10 i 10 gramy. I Baluła jest kontuzjowany i pewnie też nie dojdzie. Na obozie ma trenować, ale jeszcze bez kontaktu, więc na pewno go nie będzie do meczu. Ale Filip właśnie? Teraz mamy, tak, mamy Filipa, mamy jeszcze inne rozwiązania oczywiście, nad którymi będziemy się zastanawiać. Ja dzisiaj nie powiem, czy to będzie Filip. Jest jednym z wariantów. Pamiętam jego w Bodo, jak graliśmy, grał na prawej pomocy i grał dobry mecz. Tak, ale dla mnie jest to napastnik, żeby to wybrzmiało. Filip Szymczak to jest 9, to nie jest. A nie 10, tak jak był stawiany? I teraz zapytałeś mnie 4-2-3-1, a ja może powiem 1-4-4-2. Jak będę chciał, żebyśmy grali Szymczak i Iszak w jednym meczu. W drugim meczu może będzie 1-4-3-3. To pana nie znałem z tej strony, bo raczej pan był bardzo konserwatywny taktycznie kiedyś. I teraz kwestia wykorzystania tego potencjału, tak? A może będzie 1-4-2-3-1. Dobra. Więc ja nie, dlatego powiedziałem nie, bądź tak, bo to 1-4 jest konstans, bo to jest Lech Poznań. No właśnie. To jest filozofia. To jest baza. To jest filozofia. Czy będzie 1-6 czy 2, to w zależności od przeciwnika, jakich mamy dyspozycji skrzydłowych, jakim przeciwnikiem gramy, czy ktoś gra tak jak Śląsk, bardzo nisko, 5-4-1, czeka do kontrataku, czy nie wiem, czy ktoś będzie chciał nas dominować, to kwestia będzie meczów. No tutaj widzę Anderson powinien odejść, to nie jest poziom Pedro, Rebosza to był mistrz świata przy Andersonie. Przecież on się rusza jak wóz z węglem, pisze Patryk Wiśniewski. No dobra, zobaczymy. Ten Rumak ma ambicje, żeby to zrobić. O tego Szymczaka zapytam, gdzie pana zdaniem jest problem? To są kontuzje, czy gdzieś jest pan w stanie zdiagnozować? Bo wydaje mi się, że pan jednak kilku piłkarzy w Lechu zbudował i moim zdaniem też to będzie wyznacznik pana pracy. Czy pan takiego piłkarza jak Szymczak obudzi? Obudzi pan? Tak. Dobra. Filip jest fantastycznym chłopakiem. Znamy się, więc myślę, że te relacje będą dobre. Ja wiem, co on potrafi. Jak on w to uwierzy i przekaże tą energię, to wszystko jest przed nim. Dla mnie nie ma piłkarzy młodych, starszych, tylko są ci, którzy
zasługują na granie i ci, którzy wejdą później. A jak pan właśnie będzie z Goli Zadechem rozmawiał? No bo jego akurat nie będzie, nie będzie pan z nim pracował. To jest mega ryzyko Piotra Ludkowskiego i zarządu Lecha Poznań. Wzięli gościa, który jest najdroższym transferem Ekstraklasy. Na razie jeszcze no miał sytuację w Kielcach, którą powinien zakończyć golem. Nie pokazał za dużo. Trochę dla mnie wygląda jak piłkarz z futsalu bardziej dzisiaj. Dla pana to będzie skrzydłowy, dziesiątka. Jak pan chce z nim porozmawiać? Jaki ma pan na niego plan? Jak zobaczyłem pierwszą połowę meczu z Piastem i prawą stronę kolejorza, gdzie Joe grał właśnie za nim i w jaki sposób oni z sobą współpracowali, w jakim rytmie grali, jak kilka razy zaatakowali przestrzeń tam pomiędzy środkowym a bocznym, to byłem zachwycony. Niestety później przerwali, nie było tych akcji, ale kilka było takich fajnych zagrań, że mówię, ja nie mogę, to jest to. To jest to. Ta kontrola, ten taki, ja to nazywam soft touch, takie przyjęcie piłki, że jest pod tobą i potrafisz rzucić. Więc to jest fantastyczny piłkarz. Jak będę z nim pracował? No, nie mam go w pierwszym okresie. On już będzie w Katarze bodajże grają, w Katarze. Tak. Ale na pewno będę się z nim kontaktował. To nie jest tak, że dobra, to poczekamy, wróci, wtedy będziemy z nim rozmawiali. On wróci w meczach, w rytmie meczowym do tego, żeby dalej grać. I ma teraz przerwę, czyli będzie inaczej niż z Andersonem. Bo Anderson grał ciągiem, a on teraz ma urlop. Później będzie przygotowany do turnieju. Później zagra turniej i może wyjść i z marszu być gotowym. Oby był tylko zdrowy. A widzi pan go na dziesiątce? Bo dużo tak. było takich pytań. Czyli widzę, będzie to... Widzę go, to jest dla mnie i dziesiątka, a w układzie na przykład 1-4-3-3 to może być jeden. U pana poprzednik tutaj polemizował z dziennikarzami, że dla niego to jest tylko skrzydłowy, więc tak na tego skrzydłowy jest okej. Okay. Skrzydłowy, on tak naprawdę... Moim zdaniem trochę nie wygrywał pojedynków ostatnio. On jest skrzydłowym, natomiast widzę go też na dziesiątce. Okej. Okay. Będzie pan, jak pan się zachowa, kiedy Welde zostanie ściągnięty w 70 minucie i zacznie panu wymachiwać rękami na ławce? Bo to jest przypadłość tego piłkarza jednak. Spokojny. Tak? Kiedyś pewnie był niespokojny. No już kilka było historii z nim związanych, więc jestem ciekaw, jak pan sobie z tym poradzi właśnie. No to życie pokaże. Ja myślę, że to jest ważna postać naszego zespołu. On naprawdę dużo jakości ma do przodu. Jeżeli będzie chciał pokazać to dla zespołu, będzie grał dla zespołu, będzie. Piłkarz ma prawo do wyrażania swoich emocji. Tak? I ja naprawdę dorosłem do tego, on bardzo mocno wyraża, więc może ludzi irytować, ale ja proszę mi wierzyć, właśnie to jest ta różnica pomiędzy tym trenerem, który zaczynał tutaj kiedyś w 2012 z twardymi reakcjami, bo nie zasadami, zasady są zawsze twarde, dla wszystkich takie same, tak? A tym, który jest dzisiaj. Słuchajcie, otwieramy linię, tak jak mówiłem, po godzince 533-533-566, chyba dobrze pamiętam numer telefonu od wczoraj, może zapomniałem, możemy go pokazać, wydawca powiedział mi, że tak, także czekamy na telefony, chcemy ich wpuścić dużo, ja będę teraz pytać, czytał bardziej czat i także te pytania, które były na Twitterze pod zapowiedzią programu z panem trenerem Makiem, cały czas oglądalność rośnie, bardzo się z tego cieszymy, że tak chcecie posłuchać, co pan trener ma do powiedzenia. Jakub KKS, nie wytrzymasz Mary, nie oszukujmy się, ale dobrze, niech wie, gdzie jego miejsce, to Welde, także, więc wiara jest do pana różna. Nie zna, ja się zawsze śmieję, że dwa razy do roku wybucham, więc oby to nie był ten moment. To zobaczymy, mamy pierwszy telefon, także widzę, że linia się zadzwoniła. Witamy cię, drogi słuchaczu, skąd dzwonisz? Dobry wieczór. Witam, Wielkopolska. Dobry wieczór. Konkret, jakie chcemy, dzisiaj mówcie, jak dzwonicie z Wielkopolski, jakie miasto, bo jaka dzielnica w Poznaniu. I pytanie do pana trenera Umaka. Ja może powiem tak, do Dawida, jak ostatnio się dodzwoniłem tutaj po Trzynawie i mówiłem, że trenera Broma trzeba jednak pożegnać, że nie podniesie ten zespół, to się okazało, że jednak miałem rację po czasie, bo jeżeli masz taki cel, jakim było dojście do grupy drugi raz i wywindowanie tego Lecha na jakiś wyższy poziom, no to ten cel po prostu trzeba było zrealizować. Natomiast mam takie pytanie do trenera Mariusza Rumaka. Gratuluję na początku objęcia posady Lecha. Głosy są, jak widać, różne wśród kibiców. Natomiast ja się cieszę, że trenerem jest Polak, z Polski, bo moim zdaniem trener z zagranicy, no raczej zanim by się połapał, to mogłoby już być po sezonie. Natomiast takie pytanie do pana, bo w Lechu jest takie, pan tu twierdzi, że w Lechu jest tak ładnie, pan przedstawia ten klub i tak dalej, że pracują fachowcy, tylko zaś później to wychodzi w ten sposób, że wychodzi tak, że jak nie da się coś spieprzyć, to ten Lech tak naprawdę później to spieprzy, tak? Że jeżeli chodzi o transfery i wzmocnienia... Ale tak, mogę cię prosić do brzegu z pytaniem, bo chcemy dzisiaj no to dużo... Do brzegu. No to po Mistrzostwie Polski żaden transfer Lecha
nie wypalił do dzisiaj. Tak naprawdę. Lech Poznań. A Filip Dagerstol? Nie wzmacnia tak naprawdę. Nikt nie okazał się wzmocnieniem tego zespołu. I teraz pytanie do pana. Jeżeli pan. Ja słucham tutaj od początku pana. Mam pan takie no dobre zacięcie, co pan chce zrobić i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli pan będzie spolegliwy dla takiej polityki Lecha, która była do tej pory, że nie wzmacniamy zespołu, że nie robimy transferów, to czy nie obawia się pan po tym doświadczeniu, które pan ma w kolejnych latach, że pan po prostu polegnie? Bo na dłuższą metę nie da się tak. Ja wiem, że pan mówi tutaj o Andersonie, że można wyciągać, mówić co najlepsze i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, no trzeba to zrobić w pierwszej kolejności. Natomiast... W Lechu jest tak, nie wiem, czy pan się zgodzi. Ale pytanie, sorry, bo chcemy, bo już mówisz długo, fajnie mówisz, ale pytanie, konkret i musimy się pożegnać, bo chcę dzisiaj wpuścić dużo telefonów. No to pytanie, czy pan się nie obawia właśnie tego, że jeżeli nie będzie pan zabiegał o transfery, że pan po prostu w tym Lechu polegnie? Bardzo dziękuję za fajne pytanie, trzymaj się, daj łapkę w górę, panie trenerze, czy pan polegnie, jak pan nie będzie żądał transferów? No, dziękuję za pytanie, bo to i za gratulacje też. Flag, i za gratulacje, i za fajny, bo chyba fajny głos, tak? Proszę mi wierzyć, że nie przytakuję. To nie są łatwe rozmowy ze mną. I tam też dzisiaj chociażby dlatego był moment, w którym rozmawialiśmy o transferach, a nie, że dobra, to teraz masz to i poprowadź. I tylko były pytania, co tam się może wydarzyć, czy możemy coś zrobić. I oczywiście, jeżeli uznam, że tak, że potrzeba, no to... Będzie pan okay. Nacisku. Tak, tak jest przekaz. Tak, dobra. Tak. Zawsze naciskałem. 5-3, 5-3, 5-6 jedziemy z kolejnymi telefonami. Ja mam pytania z czatu. Mrozek czy Bednarek? To jedynką. Nie wiem. Nie wie pan tego. Nie wiem. Czyli rywalizacja się otwiera, tak? Znowu. Rywalizacja jest zawsze. No ale tylko pamiętajmy. Jasno. Tak, ja pamiętam takie czasy, w którym był Krzysiek Kotorowski i Jasiu Buric i zawsze była rywalizacja. I nawet jeżeli któregoś z nich, zawsze jest taka rozmowa przed pierwszym meczem, kto zaczyna i bo dostaje zaufanie, to drugi liczyłem na to, że będzie naciskał i często było tak, że jeden zaczynał sezon, drugi kończył. No zaczął Bednarek teraz. Czyli nie ma dzisiaj jedynki w Lechu Poznań. Nie. Nie ma. To jest konkret. Telefon. Dobry wieczór. Skąd dzwonisz i kim jesteś? I jak masz pytanie? Dobry wieczór. Wojtek z Warszawy, ale jednak kibic kolejorza. Mam pytanie do trenera Rumaka. Słuchając wypowiedzi i niestety nie chciałbym się zgodzić co do Andersona. Mówił pan, że on nie był przygotowany nigdy, nie był przygotowany fizycznie, ale jednak on w lidze szwedzkiej grał zawsze do listopada. Z tego co pamiętam, to pierwsze jego dwa spotkania w Lechu były w miarę okej. Każdy kolejny był niestety coraz gorszy. Chłop wyglądał naprawdę jak bez mapy, jakby, nie wiem, kibica szwedzkiego wpuścili na boisko. To jest pierwsza kwestia. Drugą kwestią jest to, że no, trener Skorża niestety miał na dziesiątce Amarela. Albo stety. W chwili obecnej jest Sousa. Znaczy, miał Amarela, oczywiście, który wywindował Lecha na Mistrzostwa Polski. Na chwilę obecną Lech ma Markwińskiego, który no na tej pozycji nie gra tak, jak powinien. I co pokazywał, to znaczy pokazywał swój talent zastępując Iszaka i ma Sousę, którego pan definiuje jako ósemka. I czy tu też nie ma jakiegoś tam deficytu na tej pozycji? No, czyli konkret, czy nie ma deficytu na pozycji numer 8 i czy... Na dziesiątce nie ma, z racji tego, że no Sousa jest jako bardziej ósemka, z tego co pamiętam, 80. A Marfiński jest no, na dziesiątce, no, nie gra tak, jak dziesiątka powinna grać, tak? On jest bardziej jest zmiennikiem Iszaka niż... coś w stylu Amarala, o tak. Dobra, czyli ja też w sumie mogę to pytanie rozszerzyć, bo faktycznie mam wrażenie, że Filip Marfiński to nie jest taki typowy rozgrywający. Nie ma takiego prostopadłego podania moim zdaniem. Czasami faktycznie on ma wyczucie tej pierwszej linii moim zdaniem, żeby wejść w pole karne. Czyli co? Czy Marfiński to dziesiątka też w takim razie, czy dziewiątka dla pana bardziej? Może, że jaki profil tej dziesiątki, to jest taki, może być jako drugi napastnik, wchodzący trochę taki z głębi. Jakbyście spojrzeli na początek Roberta Lewandowskiego w Borussii Dortmund, to grał właśnie na takiej pozycji.
jak taka dziesiątka, ale która wchodziła z głębi, bo fantastycznie gra głową, bo ma wyczucie tego tempa. Tak, i potrafi odnaleźć się w polu karnym, więc dla mnie Filip jest taką dziesiątką, ale bardzo ofensywną, czy nie taką grającą, ale bardzo ofensywną. Duże wyzwanie jest takie, żeby ten, bo dla mnie Filip to jest fantastyczny chłopak, fantastyczny piłkarz i grał w fantastyczne spotkania, ale on znika w czasie meczu, to jest moje zdanie. To on jest gra zdanie. Trzy fajne zagrania i nagle go 5 minut nie ma i znowu. I teraz, żeby wejść na poziom europejski, taki jak ci koledzy starsi od niego, którzy wyjeżdżali z Poznania, to musi zacząć utrzymywać intensywność przez cały okres, tak? I to jest główne wyzwanie moje z nim i wtedy na pewno on bardzo dużo Lechowi da. W ogóle ja mam taką myśl, że zawsze jak Lech odnosi sukcesy, bo tutaj słusznie panu zauważył Amarala, jak Lech zdobywał mistrzostwo, to Amaral był kluczem. Też nie był takim rozgrywającym. Nie był takim rozgrywającym, on wchodził właśnie z takiej głębi. Jak Lech ma sukcesy, to ma gwiazdę, która ciągnie zespół. I dzisiaj z tych chłopaków któryś musi być w prime time, ktoś musi być takim piłkarzem, który robi różnicę, nawet wtedy, kiedy nie idzie. Okej, okay, tu jest jeszcze ciekawe pytanie. Iszak będzie dalej kapitanem Lecha? Muszę porozmawiać z nimi. Ja nie chcę powiedzieć, czy będzie, czy nie będzie. Ja nawet nie rozmawiałem z Iszakiem jeszcze, więc to musimy porozmawiać, czy on chce w ogóle, czy on to czuje, jak on widzi swoją rolę kapitana. Ja nie chcę mówić o nazwiskach, bo dla mnie liderami zespołu jest wiele osób. Jeden z nich zakłada opaskę. I tu nie chodzi o to, czy opaskę założy Iszak, czy innych, czy tak jak ostatnio był tam, nie wiem, Muraś, czy ktokolwiek. Chodzi o to, kto bierze odpowiedzialność. I czasami jest tak, że jeden nosi opaskę, a drugi bierze odpowiedzialność. Ale komuś ta opaska pomaga. Ale Maciej Skorża podjudzi, że to będzie Mikael Iszak. Dokładnie. Czyli pan otwiera drogę, że może to być inny kapitan. Tak, ale przede wszystkim, jeżeli Mikael, tak, Iszak, usiądziemy i on będzie, i zaczniemy budować relacje, tak, no to dla mnie to jest pierwszy wybór. Pierwszy naturalny wybór jest pozostawienie kapitana, żeby to było jasne. To nie jest tak, teraz ogłosimy konkurs. Nie ma konkursu. On jest kapitanem. Natomiast jeżeli w naszej rozmowie coś wyjdzie, że on to jakoś tak nie czuje tego, ja nie wiem, ja muszę z nim porozmawiać, więc dzisiaj nie powiem tak albo nie, żeby nie zabrzmiało teraz, że Iszak nie będzie kapitanem Lecha, powiedział Rumak. Iszak będzie kapitanem Lecha. A jak nie Iszak, to będzie ktoś inny. Ale porozmawia pan o tym, czy chce być dalej Mikael Iszak. Tak, zdecydowanie muszę, okay, że jaką no widzi tą rolę okay. I czy chce. Dobra. Mamy telefon, witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć Dawid, dobry wieczór trenerze. Siema. Trener Marcin z Poznania. Dzielnia. Wilda. Ja się wczoraj dodzwoniłem zresztą. No to masz chyba taki złoty numer, pytaj. Dobrze, panie trenerze, to zacznę zdecydowanie od czegoś miłego. Po pierwsze, ja jestem dosyć młodą osobą i tak jak zacząłem się interesować w sumie piłką tak na bardziej poważnie, to no, trenerem Lecha Poznań właśnie był pan, także jest pan takim pierwszym trenerem, którego mocniej kojarzę i który mi się z tym Lechem kojarzy. A teraz mam takie parę konkretniejszych pytań i pomyślałem, że skoro pan tak obserwował ostatnie mecze i ogólnie w ostatnich latach kolejorza, to no, trener Van den Brom na ostatni swój mecz wystawił bardzo mocno eksperymentalną mimo wszystko jedenastkę w Radomiu. I jeżeli pan by wystawiał skład na to spotkanie, to czy wystawiłby pan taki sam, a jeżeli nie, to jakie by zmiany pan tam uczynił? No, mocne pytanie tutaj zadaję. Dziękuję za to pytanie, ale bardzo mocne, żeby się odnosić do tego. Damy ci jeszcze jedno, więc pomyśl, a trener odpowiada. Tak, żeby się odnosić do tego, to... No też pamiętajmy tak, że tam nie było Szymczaka, tak? Kontuzja, nie było Barego, nie wszystkich miał trener do dyspozycji. Bartek wyszedł od początku po latach, no myślę, że zagrał dobrze. Znaczy po latach, po miesiącach, myślę, że zagrał dobrze. Nie było Iszaka, to taka ważna postać, a zagrał Marchewa z przodu. Alan na lewej obronie. Alan na lewej obronie. Mimo lewych obrońców na ławce. Tak, a tutaj, no tutaj pewnie, ja nie chcę powiedzieć, kto by grał, może tak się umówmy, ale zastanowiłbym się właśnie, żeby w takim meczu, żeby zawodnicy grali optymalnie na swoich pozycjach, nie? O, to też to chyba jest Przemyca, takie... no bo Alan Czerwiński często grał na lewej obronie. Tak. Alan to jest fajny, fenomenalny gość, w
pracy, tacy, taki pracuś na treningu, wszystko poukładane, profesjonalista, tak? Ale gorszy moment. Ale tak, oczywiście, no jak każdy ma gorszy moment, nawet my we dwóch będziemy mieli gorszy prawda? Moment. Zobaczymy jest tak, w tym programie jeszcze. Tak, to piłkarze to nie są gladiatorzy, oni zawsze mają być top, nie? Oni też mają prawo do pomyłek i tutaj myślę, że odpowiadając na to pytanie, bo nie chcę teraz wystawiać składu, bo też mógłbym się pomylić, ja nie miałem ich w treningu, ale starałbym się znaleźć takie rozwiązanie, żeby w momencie, kiedy zespół jest w kryzysie, piłkarze muszą się czuć dobrze, czy muszą być na swoich pozycjach, a zespół musi grać w prosty sposób. Dawaj jeszcze jedno pytanie i lecimy dalej. Okay, to jakby pan miał wymienić top 3 piłkarzy Lecha w tej rundzie? Top 3 piłkarzy Lecha w tej rundzie. Zdecydowanie na początku Filip Marchwiński. Myślę, że to jest tak, to jest chłopak, który od razu przychodzi mi do głowy. No powołanie do kadry, nie tak, uwierzyłbym. Tak, tak, Filip. Myślę, że OL zachowuje poziom. Tam ta dobry początek, kontuzja, raz, właśnie tak. Ta kontuzja, nie? Tutaj trochę, ale myślę, że początek to jest okej. Okay. To jest chłopak, który naprawdę potrafi fajną piłkę dorzucić. Szukam trzeciego, jeżeli ma być LD, top nie? Free. O, Welde to jest zawodnik, który robi różnicę, tak. Alström, tak. Wybierany przez ale Muraś też niegłe mecze grał. Bardzo. Mikael, fajne bramki. Był taki moment, w którym takie dwie ładne bramki strzelił na bułgarskiej, taka piłka za niego wpadła, super uderzył. Więc ja bym wymienił może, no na pewno ci, co zrobi różnicę, to na pewno różnicę robił Marchewa. Był taki moment, że robił różnicę, czyli strzelał ładne bramki. Joel przed kontuzją na pewno dobrze wyglądał, a reszta to pewnie bym tutaj wymienił wielu piłkarzy jako tego trzeciego. Dobra, jedziemy z kolejnymi telefonami. Dzwońcie, słyszę, że jeszcze nie mamy, więc mamy. No to tutaj błyskawicznie słuchamy. Dobry wieczór, skąd dzwonisz? Dobry wieczór, Paweł ze Starzędza. Ja dzwonię z takim pytaniem. Po pierwsze chciałbym pogratulować trenerowi ponownego obiecę drużyny Lecha. Przyznam się, że to było zaskoczenie od tak naprawdę było. Chyba trener Skorża odszedł z Lecha po mistrzostwie. I dzwonię z takim pytaniem, czy w Akademii jest taki piłkarz, który mógłby wejść do zespołu tak jak przed Jakub Kamiński, czy po prostu taki talent po prostu, czy jest po prostu na zespole? Hey, rozpocznij kilku chłopaków z nami przygotowania. Z Dzięki Akademii. Jakieś nazwiska już tutaj możemy zdradzić? Młodych chłopaków? Nie, chciałbym, bo to są młodzi chłopcy. Ja myślę, że podamy je po prostu publicznie wtedy, kiedy będziemy gotowi na to. Ja nawet, okay. To jeszcze ja z nimi nie rozmawiałem, więc wolałbym, żebym ja z nimi porozmawiał, bo też wtedy jakby też byłem w roli wybierających, tak, komu dać szansę, natomiast jeszcze nie rozmawiałem w roli trenera, więc nie, ale rozpocznie z nami kilku chłopaków, pięciu, sześciu. Część ma szansę pojechać na obóz. Czy jest już taki chłopak, jak był Kamy? Porne Lisman mi się podoba na skrzydle. Filip Lisu, Lisu jest krótko. Lisu jest pan go słyszałem na dziewiątce. Roku, ja go widziałem na dziewiątce, ale na skrzydle też dobrze wygląda, ale jest pół roku dopiero w klubie, przyszedł z Fasę. Ale chyba taki poziom nie. Dziuba, bo tu się mówi o wypożyczeniu. Rozmawiamy o wypożyczeniach, bo to Dziuba to jest chłopak, który trenował już z pierwszym zespołem, więc zadebiutował za Wiszą, więc tutaj jest część chłopaków, którzy trenowało z pierwszym zespołem, ale patrzę na tych, którzy nie trenowali, a byli w Akademii, więc czy taki, żeby od razu był do grania? Bo trochę ja mam taki zarzut, że trener Van den Bromasz za bardzo nie wprowadzał tej młodzieży. Mm-hmm. Trochę gurgul w konieczności, Gurgi, ale to musiał wejść moim zdaniem. Max Pingot wszedł też, bo musiał, bo nie miał kto grać za bardzo. Tak. No i tak Dziuba wszedł za Wiszą i dał dobrą zmianę. W ogóle to, co ma gość strzał z dystansu, to naprawdę robi wrażenie. Jest kolejny telefon. Zapraszamy do dyskusji. Dobry wieczór. Dobry wieczór panowie. Tutaj dzwoni Maciek z okolic Ostrowa Wielkopolskiego. Ja mam pytanie do pana Mariusza. Czy trener dobrze ma opanowany język angielski, tak żeby prowadzić odprawy na przykład w języku angielskim? Bo nie ukrywajmy, że jego poprzednicy to zaczęli i później to kontynuowali ze względu, że John Van der Brom był Holendrem. No i to, czy trener ma tak ogarnięty angielski? I drugie moje pytanie to jest takie, w sumie to już nawet to poruszył, czy Mikael zostanie kapitanem, to pan powiedział, że musi pan to z nim skonsultować, ale mam w sumie do pana taką prośbę od kibiców Lecha Poznań, żeby pan odwiedził tam gabinety i żeby w końcu ta ławka rezerwowych, jeżeli chodzi nie o piłkarzy, tylko o same miejsca siedzące, żeby to wymienić na takie, żeby jak to przystało na poważny stadion, a nie jakiś tam plastik obity pianką, jakąś niebieską tam szmatką, nie, bo to wygląda dramat. Tam taki chłopak jeździ po stadionach polskich i pokazuje te siedzenia, to wygląda katastrofalnie. Pierwsze pytanie, pamiętasz? Pierwsze pytanie, yes of course.
Angielski. Jest, bo język urzędowy w Lechu to jest angielski. Tak, tak, i tak musi być i to jest już od lat. Kiedyś troszeczkę walczyliśmy z tym i uczyliśmy zawodników języka polskiego i to było też za moją sprawą i staraliśmy się ich nauczyć. I oczywiście trochę lepiej, trochę gorzej, ale nauczyli się niektórzy. Natomiast dzisiaj już świat jest tak międzynarodowy i globalny, że tak, język angielski będzie... Polski i angielski to są dwa języki, które będą funkcjonowały w szatni. Po to, żeby nie trzeba było tłumaczyć. Polacy mówią po angielsku, więc będziemy mówili po angielsku. Ale oczywiście w rozmowach indywidualnych to nie będzie. Czyli odprawa będzie po angielsku. Tak, tak. Okay. Będzie to się działo po angielsku. A propos ławek, bo fajna, dzisiaj rozmawiałem z Piotrem, przychodziliśmy akurat obok ławek i mówi do mnie, wiesz, wymieniamy. Na pierwszy mecz będą nowe. Konkret. Tyle było pytań o te ławki. Ja czasami dzisiaj myślę, powiedział, wiesz, wymieniamy, będą nowe. Chcą przejść za trener Lecha, będziemy o ławkach rozmawiać. No dobra, to mamy też kolejny konkret, więc widzicie, konkretna rozmowa. Mamy kolejny telefon, nawet nie zdążę pytania z Twittera sobie przeglądam także, ale mamy kolejny telefon, to słuchacz, nasz pan dzisiaj. Dobry wieczór. Z czym do nas dzwonisz? Jesteś? Halo, jestem, słychać mnie? No dawaj, skąd dzwonisz i z pytania? Okej, dzwonię z Podpoznania, gmina Komorniki. Witamy Komorniki. Chciałem zapytać trenera Mariusza Rumaka, no przede wszystkim gratuluję. Dziękuję. Oczywiście tego powrotu do Lecha, nie jestem zwolennikiem tego ruchu, mówiąc szczerze, natomiast no wiadomo, że trzymam kciuki. Masz prawo, dziękuję ci. Bo chodzi o Lecha. Chciałem zadać konkretne pytanie, czy zaprosi pan do sztabu Łukasza Trałkę? Drugie moje pytanie, w takim zespole jak Lech, który ma takie silne charaktery, takie indywidualności zawodników, którzy trenowali pod okiem różnych trenerów, no przed chwilą Van der Brom, który miał dosyć bogatą karierę w Holandii, wcześniej Maciej Skorża, który był trenerem bardzo utytułowanym. Jak pan, wracając z takiego niebytu, no nie ukrywajmy, że dla nich nie jest pan pewnie znaną postacią, jeśli chodzi o trenera, jak pan zamierza zbudować sobie ten autorytet w szatni wśród właśnie tych zawodników? No i ostatnie, trzecie pytanie, przepraszam, czy dopuszcza pan możliwość, że któryś z kluczowych zawodników, na przykład Christopher Welde, odejdzie z tego zespołu zimą? Dzięki. Przypomnij mi po kolei. Pierwszy to był Łukasz, nie? Łukasz nie ma uprawnień trenerskich. Dobra, Welde. Czy Welde, czy któryś z kluczowych piłkarzy? Tak, nie było no pytanie. To... Nie ma odejść. To jakby też jest zapewnienie właściciela, nawet jeżeli tam... Christopher Welde zostaje. Tak, nie ma odejść, nie ma tematu w ogóle odejść. Nie? I w ogóle o tym nie rozmawiamy. I jeszcze było... Aha, jak kwestia była, jak z tymi zawodnikami i autorytet, i czy ci piłkarze będą mnie słuchać, czy nie. Tak naprawdę... Moim zdaniem i z mojego doświadczenia jest tak, że czym lepszy piłkarz, tym lepszy kontakt z nim i większy profesjonalista. Więc w ogóle się tego nie obawiam. Buduję relacje z piłkarzami takie indywidualne i zdecydowanie rozmowy indywidualne są ponad zespołowymi, więc myślę, że bardzo szybko. Jeżeli... Trener jest od tego, żeby przedstawić im pewną wizję grania i dać im dowody, że ona będzie skuteczna i dać im narzędzia do tego, żeby wygrywać. I tak zamierzam do tego podejść i na bazie tych relacji indywidualnych z nimi pracować. 5-3, 5-3, 5-6, czekamy na kolejny telefon. Ja przeglądam teraz pytania na Twitterze pod postem, gdzie zapytaliśmy, że możecie, są pytania. Spodobało mi się pytanie od Jacka Kolewskiego. Czy jeśli dla ratowania wyniku sportowego trzeba będzie zrezygnować z minut dla młodzieżowców, ma pan na to zgodę szefostwa, nawet jeśli Lech musiałby zapłacić karę? Nie rozmawialiśmy na ten temat, więc ciężko o zgodę nie rozmawialiśmy. Natomiast ja nie wyobrażam sobie, żeby Lech z tak potężną akademią miał z tym problem. Poza tym nasi młodzieżowcy, my nie mamy problemu z młodzieżowcem, bo mamy bardzo wysokiej klasy młodzieżowców, więc mówię o Filipie, na Oszymczaku i o Marchwińskim, więc tutaj jakby ja nawet nie widzę takiej jakby zagrożenia, że jakieś tam minuty nie będą wypełnione. Przeglądam te pytania, widzę, że one się powtarzają, więc czekamy na kolejny telefon. Dużo kwestii już poruszyliśmy, no jest pytanie, jak wspomina pan, praca w Śląsku Wrocław. No, ale z Wrocławia pewnie. To właśnie widzę, że jest flaga Wrocławia chyba tutaj, także... Ale dobrze. Dobrze, no to słuchajcie, czekamy. 5-3, 5-3, 5-6-6. Ja w takim razie, panie trenerze, zapytam o to, czy ma pan jakieś obawy? Ja wiem, że to jest pytanie, gdzie trenerzy nie lubią na nie odpowiadać, ale czy ma pan jakieś obawy pod kątem tej konstrukcji szatni? Czy po prostu tam nie ma też grupek? Na przykład są jednak Portugalczycy, jest dużo Skandynawów. Czy pan sobie z tym poradzi? Nie mam żadnych obaw. Mam dużo pokory w sobie. Natomiast jakbym się tego obawiał, to nie mógłbym tego wziąć, bo trener, który się obawia wejścia do szatni, no to nie byłby wiarygodny. Każda szatnia dorosłych piłkarzy
ma mniejsze bądź większe grupki i kluczem jest tylko, żeby wszyscy patrzyli w tą samą stronę, bo to nie jest tak, że jak mamy szatnię 20 kilku chłopaków w dużym ego reprezentantów swoich krajów, to oni się będą wszyscy razem na obiady spotykali, umawiali rodzinnie i to będzie funkcjonowało. Na całym świecie jest tak samo, więc nie obawiam się tego. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mateusz z Poznania z tej strony. Dobry wieczór. Cześć. Mateusz. Dzielnica. Centrum. Centrum. Towarowa. Okej. Okay. Towarowa. Dawaj pytanie. Samo centrum, panowie. Tak, chciałem zapytać, trzy pytania mam do trenera Rumaka. Przede wszystkim gratuluję objęcia posady, drugi raz w Lechu. Natomiast pierwsze pytanie dotyczy takiej oceny zdolności trenerskich pana Van der Broma, który odszedł z klubu. Mianowicie panowały takie przekonania, że Brom nie przygotowuje zespołu pod konkretnego przeciwnika. Czy ja wiem, że to jest niewygodne, żeby powiedzmy oceniać pracę poprzednika, ale czy możemy się do tego odnieść i czy trener mógłby coś powiedzieć na ten temat, wiedząc, że analizował grę Lecha, czy faktycznie było tak, że Brom po prostu dawał bardzo dużą swobodę piłkarzom na boisku i tak naprawdę skupiał się tylko na swoim zespole, a nie na przygotowaniu taktyki pod przeciwnika i czy to faktycznie ma znaczenie w takim klubie jak Lech Poznań? I takie dwa pytania dotyczące... To jakby... poczekaj, to może poczekaj. To po kolei ja odpowiem, bo tak później ja zapomnę. Tak, dobrze. Dobrze tutaj zauważyłem, że nie będę oceniał trenera, natomiast trener nawet na konferencjach mówił, że skupia się na swoim zespole i to nie jest tajemnicą żadną, że skupiał się na swoim zespole i ta Anna jakby najważniejsze było tego, co gra zespół, a nie jak przeciwnik. No i potem przyjechał Widzew. Więc to już można sobie później dopowiedzieć inne historie i dokładnie ceny. Ja natomiast jasno i też wczoraj powiedziałem w jednym z wywiadów, że ja wyobrażam sobie Lecha w ten sposób, że Lech dokładnie wie, jak przeciwnik gra i będzie uderzał w słabe punkty przeciwnika, niwelując mocne, z zachowaniem swojej filozofii. I przygotowanie zachowanie też filozofii pod konkretnego rywala, wykorzystanie swoich atutów, znalezienie deficytów przeciwnika, tak? Ale w swojej filozofii, czyli będziemy grali dominujący styl, taki jak jest DNA Lecha, ale musimy grać w kontekście jakimś. No dobra, to ja przeciwnika. Dopytam do tego pytania, czy uważa pan, że faktycznie taktycznie Lech w niektórych meczach no nie dojechał? W niektórych meczach Lech nie wykorzystywał potencjału swoich piłkarzy. Nie wiem, co znaczy nie dojechał, ale znaczy, nie wykorzystywał potencjału swoich piłkarzy. Dużo było takich komentarzy, że nie wiem, trener Myśliwiec taktycznie wyjaśnił Lecha, że jak może trener Myśliwiec wyjaśnić trenera Van den Broma. I to wydaje mi się, że jest też główny taki czynnik, który musi pan poprawić. Ja tak tego nie patrzę. No. To nie jest kwestia, żeby poprzednika krytykować. Kwestia tak, ale kwestia trener Myśliwiec, czy nie trener Myśliwiec. Widzew zagrał bardzo dobre spotkanie na bułgarskiej. Później trochę gorzej mu tam szło. No, trzy porażki. Tak, bo to też się zagra i tak się wypompujesz, to później trzeba jeszcze to poprowadzić. I kolej już nie mógł sobie z tym poradzić, bo tam jeszcze był karny przecież obroniony przez Bartka Mrozka, więc to tak naprawdę tych sytuacji było więcej. Uważam, że największe deficyty i największe rezerwy są w organizacji gry zespołu. No to jest konkret. Miałeś jeszcze dwa pytania, więc pozwolimy cię zadać. Tak, więc chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz. Mianowicie trener Van der Broma, przychodząc do Lecha, prowadził treningi z zespołem. Lech pokazywał kulisy często tych nazwijmy to zajęć trenera z piłkarzami. I moim zdaniem bardzo wyczuwalne było w pierwszym sezonie to, że pierwszą rundę trener Van der Broma był bardzo pobożliwy dla piłkarzy. Jego wypowiedzi wszelkie prasowe dotyczące w ogóle jakby zachowania piłkarzy i tak dalej były z reguły pozytywne, nie było tam w żaden sposób żadnej krytyki, takiej naciskania. Mam wrażenie, że chciał chyba zbudować dobrą relację taką w szatni. Ale to do brzegu, jakbyś mógł, jakbym cię mógł prosić, okay, dobra? I on w pewnym momencie zaczął krytykować piłkarzy Lecha, już zaczął używać typowo wypowiedzi w konferencjach prasowych, gdzie generalnie ganił piłkarzy poszczególnych za jakieś tam... Ale rzadko, wiesz, chyba... Ja nie kojarzę rzadko, tak. Rzadko, ale wydaje mi się, że to był taki moment, gdzie być może się to zmieniło. I czy ten Rumak ma zamiar głaskać piłkarzy, czy generalnie prowadzić klub twardszą ręką, wymagając od klubu takiego jak Lech, żeby jednak piłkarze czuli tutaj cały czas presję, a nie takie rozluźnienie, że są w topowym klubie w Polsce, powiedzmy. Ja nawet rozwinę to pytanie, bo czy czasami mam wrażenie, że piłkarze Lecha są trzymani pod kloszem i to nie jest dobre jednak dla piłkarzy, żeby oni też czuli, że ta presja trybun istnieje. Czyli takie jest pytanie, czy będzie pan też umiał, trochę w kontekście Chrisa Welde, czasami no, twardą ręką posadzić kogoś na ławce, może nawet do rezerw dostać, bo to się panu kiedyś zdarzyło, pamiętna akcja pewna. Nasza współpraca będzie się opierała o standardy, które są świętością dla wszystkich. Lech to jest... Tak naprawdę piłkarze muszą rozumieć, że gramy dla kibiców i Lech ma swoją dumę, tradycję i swoje DNA i nikt nie będzie, ani Rumak, ani żaden z piłkarzy nie będzie ponad tym, nie będzie ponad Lechem.
Tak? Ale będzie pan umiał kogoś odstawić, tak? No tak, jeżeli my te standardy sobie określimy jasno. Z piłkarzami to nie jest tak, że wejdzie trener i powie, to są moje, jak się mówi, regulamin i tyle to kosztuje i tego nie wolno robić, a to wolno. Nie, my to wypracujemy wspólnie. Tak? I to jest już. Będzie to, dyskusja, no nie będzie nowy regulamin taki? No jest regulamin, tak, ale my sobie to po prostu przedyskutujemy, bo to jedno to jest spóźnienie, to są najprostsze rzeczy. Że kolega Baluła kilka kar zapłacił. Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby płacić i patrzeć, czy oni się spóźnili, czy nie, tylko żeby były dla wszystkich standardy, żeby to piłkarze siebie nawzajem pilnowali, tak? A natomiast te reguły muszą być jasne i jasno określone i na pewno, jeżeli te reguły będą łamane, to nie dopuszczę do tego, żeby tak było. Nikt nie będzie ponad zespołem, nikt nie będzie ponad klubem, każdy musi to szanować. Jeszcze jedno pytanie i zwalniamy. Ja mam ostatnie pytanie, które jest trochę podchwytliwe, bo drugie pytanie nawiązywało do pewnej sytuacji od osób związanych z Lechem Poznań, Akademią Lecha Poznań, wśród trenerów, szczególnie młodszych kategorii, panuje przekonanie, że w stosunku do pana Rumaka jest wiele memów w klubie, generalnie nie jest pan za bardzo lubiany i jakby... Bardziej panuje takie przekonanie, że jest pan raczej trenerem, który nie zmienił się od tam 2012-2013 roku. Bo, ja uważam, że teraz się trener zmienił, ale to ja może nie mam kontaktu. No dobra, no to dawaj. Jasne. Pytanie. I właśnie chodzi o to, czy sposób powiedzmy prowadzenia szkoleń z młodszymi trenerami, gdzie generalnie no czasami feedback jest taki specyficzny, czy właśnie wejście w konflikt z piłkarzami nie spowoduje tego, że piłkarze znowu będą grali po prostu padakę i jakby dzwoni się kolejnego trenera i tak naprawdę nie ma tej sytuacji w Lechu, gdzie w stosunku do piłkarzy wyciągane są realne konsekwencje, tylko z reguły zawsze w tej sytuacji przegrywa trener. Dziękuję, pozdrawiam. Ale to pytanie, próbuję odnaleźć pytanie w tym, ale to była jakaś teza. Tak, natomiast uchylę rąbka tajemnicy, no. Bo nie wiem, kto był tym takim informatorem z tej poznańskiej części Akademii i te szkolenia. Tych szkoleń nie było za dużo, bo były tylko dwa, więc chyba jakoś tak nadinterpretacja była tego, jaki ten Rumak jest. Raczej opieram to na relacjach. Więc ale okej, no każdy ma prawo do swojego głosu. Nie wiem, czy tam są memy, czy nie. To tak naprawdę to jest domena ludzi młodych, którzy próbują sobie pewne rzeczy tam dość dokładać. Mówię o memach, tak? Okay. W tym kontekście, więc nie wiem, nawet jak się do tego odnieść, bo to pewnie trzeba by się odnieść do całej tezy. Bo ja tu, czy do konkretu jakiegoś, nie? Gdzieś pan, nie wiem, no może... Mam pytania, no. Wszedł w kompetencje kogoś, komu się to nie spodobało. Nie wiem to oceniać, bo ja nie znam jakiejś tam historii. No właśnie. Musiałbym też przy tym więcej posiedzieć, więc powiedzmy, że zostawimy to. Czekamy na kolejny telefon 533-533-536. Jeszcze kilka odbierzemy, mamy czas. Ja przeglądam Twittera, mi się rzuciło takie pytanie. Jakub Zeleźniak, jakie konkretne cele zostały postawione przed trenerem na rundę wiosenną? Mistrzostwo Polski i Puchar Polski. To są konkretne cele, które są niezmienialne i nie trzeba ich wypowiadać nawet głośno. Dobra, tutaj mamy sonda na czacie, czekamy na kolejny telefon, była kolejna sonda właśnie, 1000 głosów, Lech w tym sezonie zajmie, pierwsze miejsce 35%, no to jest optymizm narodzie, drugie miejsce 16%, tak, Poznań nas ogląda, lubi, także cieszę się, że jesteście z nami, poznaniacy, nie tylko kibice Lecha, bo dzisiaj dla was ta dyskusja i wywiad, trzecie miejsce 24%, czwarte miejsce Ludnicze 25%, no to tak się rozkłada trochę, jest okej, mamy telefon, jest wiara w narodzie, zobaczymy, czy kolejny telefon też jest z wiarą w narodzie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Tomasz, kibic Legii Warszawa, ale was zaskoczyłem teraz. Nie, czemu? W Warszawie. Panie trenerze, bardzo się cieszę, że wrócił pan do pierwszej ligi, ponieważ bardzo cenię pana jako trenera, cenię polskich trenerów, cenię właśnie młodych trenerów i chciałbym, żeby podążał pan drogą Jacka Magiery i po taki był spektakularny powrót. No. Oczywiście. I też trener Magiera był na kontrakcie w Lechu, w Śląsku, tak, bo trener też tak, był to, na kontrakcie. Podobna historia, tak. W Lechu, no dawaj. Nie życzę Mistrzostwa Polski, no bo jestem kibicem Legii, tak, ale Pucharu Polski i miejsca na pudle życzę. Dziękuję. Ale takie pytanie, dwa pytania. Pierwsze, co pan pomyślał sobie w momencie, jak pan zobaczył na telefonie, wysiedla się Piotr Rutkowski, czy został pan poproszony przez Piotra Rutkowskiego, o czym będzie ta rozmowa? Mhm. A drugi temat taki, jak pan uważa, jak pan się zmienił jako trener od ostatniej pracy w Lechu? Co pan zyskał, w którą stronę pan poszedł, co pan może dać więcej drużynie? Życzę szczęścia, dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. Trochę to drugie pytanie chyba już padło. Trochę było o doświadczeniu, tak? Bo może ja zapytam inaczej, czy te zwolnienia pana czegoś nauczyły? Bardzo dużo. Klubów? Człowiek uczy się wtedy, kiedy upada i wstaje mocniejszy i tych upadków. Zawsze zwolnienie to jest porażka trenera, tak? I na pewno wiele nauczyły, tak? Wiele nauczyły i każde było przepracowane, bo
jest takie stwierdzenie, że porażki uczą, tylko przepracowane porażki uczą. Można przegrywać, nie wyciągać wniosków. 46 lat, tak? Nie wypełniając wieku, to już i porażek. Prime time, nie? No, ja nie wiem, mam 30. Janusz Basałaj, tutaj nasz świetny mentor, mówi, że dla najlepszy wiek dla mężczyzn to jest 35-50, także jeszcze jestem przed nim trochę. No, więc... jestem, a dla trenera chyba 40+, patrzę w kontekście doświadczeń. Tak, bo to wiadomo, że ja nie neguję chłopaków, którzy tam mają 30 czy 34 lata i pracują w Ekstraklasie. Ja też tyle miałem i też wiem, że w Ekstraklasie z powodzeniem pracują starsi trenerzy. Czy teraz Janek jest taki Urban. Kontrast, że na przykład w Krakowi, gdzie też świętej pamięci Janusz Filipiak przykrył weekend akurat, pod tym kątem niestety, no pracuje pan Stefan Meski, Jacek Zieliński, no to są dwie najstarsze postaci, a w Rakowie Dawid Szwarga i nowy dyrektor sportowy pan Samuel Kardenias, chyba ma 28 lat, więc widzimy tutaj takie zastarcie. Każdy ma swój pomysł na prowadzenie klubu i myślę, że to nie chodzi o wiek, tak? A pan jest ile starszy od Piotra Rutkowskiego? Troszeczkę. Kolejny telefon. Dobry wieczór. A nie wiem, jakie pytanie, bo chyba nie powiedzieliśmy. Dobry wieczór. To już ja też zapomniałem, także późna godzina. Dobry wieczór. Więc musisz dobre pytanie zadać, żebyśmy nie zapomnieli w takim razie, bo ja też tego ostatniego pierwszego zapomniałem. Witaj, skąd dzwonisz? Dobry wieczór, Paweł z Poznania, Grunwald. O, to blisko na stadion. Pytanko odnośnie Aliego Golizadecha. Przyszedł do Lecha, wiadomo, za rekordowe jak na nasz poznański klub pieniądze. Dosyć późno wszedł do zespołu i mamy teraz możliwość okresu przygotowawczego, a zawodnik wyjeżdża na Puchar Azji. Pytanie, czy trener i klub jakoś podchodzi do tego, że może zablokować jego wjazd na Puchar Azji i czy to może mieć wpływ na jego formę w rundzie wiosennej? Też o tym rozmawialiśmy, no, nie możemy tego zablokować, to już została decyzja podjęta, on już leci, więc to jest... A wiecie, że leci? Tak. Jest powołany, ja nie wiedziałem, że jest powołany, tak, że tutaj... Jest powołany, tak. Leci, to już jakby to jest ten... Czy będzie w formie, no, też odpowiadałem na to pytanie, tak, że teraz ma urlop, później będzie się przygotowywał do turnieju, będzie w turnieju, więc wydaje się, że powinien być w formie i mam nadzieję, że będzie. Dobra, to my czekamy na... I drugie szybkie pytanie jeszcze, czy jest temat powrotu Kamila Liźwiaka? No pojawiły się takie plotki, panie trenerze. Powiem szczerze, nie rozmawialiśmy, ale kurczę, takich piłkarzy to się bierze, no. Ale nie rozmawialiśmy. Według oficjalnych danych MLS Kamil Liźwiak zarabia 1 100 000 dolarów. Chyba dużo trochę. Dużo. No może jakby, no ale Chris zostaje, pewnie, bo to była taka nomenklatura, że jakby Chris odszedł, no ale Chris, trener powiedział, że tutaj sprzedaży nie będzie, więc Lech też konkretnie tego podchodzi. Dostałem przypomnienie od naszego kochanego wydawcy Kamila, to pierwsze pytanie legionisty, tak zostało określone, dotyczyło jak zareagował na to, gdy zadzwonił Piotr Rutkowski, był na telefonie, zapytał o kulisy rozmów, jak się dowiedział, że go chcą, też o tym trochę rozmawialiśmy, ale może panu się coś tutaj przypomniało jeszcze w tym temacie. Jak zareagował jak Piotr, no to nie Piotr dzwonił, tylko kto inny, ale nie powiem kto i powiedział, spotkaj się jutro z Piotrem, bo ma sprawę. I ja tak naprawdę nie wiedziałem, o co chodzi. Może ta osoba też... No bo tak naprawdę się rozmawialiśmy cały czas. To nie jest tak, że to Piotr nie dzwonił. No to jak trzeba było, to rozmawialiśmy z sobą, więc to jest klub, tak? A to może inaczej zapytałem. Był jakiś moment, kiedy pan poczuł, zanim przed tą rozmową, że może być pan kandydatem? Nie, myślę, że ta rozmowa była taka. Wiadomo, że człowiek tam sobie coś tam w głowie układa i wie, że będą zmiany i ma nadzieję, i ma marzenia, tak? Ale, poczucie tego jest dopiero wtedy, kiedy mówisz, okej, to może się wydarzyć. To się dzieje naprawdę. To się dzieje naprawdę i ten telefon też jest naprawdę. Kolejny, dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. No, jeszcze raz. Tomek z Malagi. Malagi? Malagi. Tak, z Malagi. I Hiszpanii nas oglądają. Zazdrościmy. Kiedyś tam Lech jeździł nawet chyba na obozy. Ja jeździłem do Malagi. Tak? No właśnie, coś mi się kojarzy. Lataliśmy do Hiszpanii. W tym roku do Turcji lecimy, ale lataliśmy do Hiszpanii zawsze. A nie obawia się pan tereny tej Turcji? Tak. Obawiam się, że będzie deszcz padał. To jest jedyna rzecz, na którą nie mam wpływu. Prawda. To dawaj z tym pytaniem, jak cię mogę prosić. Panowie, krótkie pytanie do trenera Rumaka. Iszak czy Rudnew? Który lepszy jako napastnik według trenera? Też się takie pojawiało na czacie. No. Dzięki. Kurczę. I co pan widzi u jednego, u drugiego? Bardzo dobre pytanie. Kurczę, to jest trudne pytanie. Oni nawet w profilu mogą powiedzieć, że Rudnew kradł piłki, był niesamowity. Artiom to jest taki, nie wiem czy pamiętacie, jak bramki, jak czasami było podanie do bramkarza przez stopera, on tam już był, nie? I takie ze dwie bramki takie strzelił. Był no, taki no, bezwzględny, głową grał fantastycznie, tak patrzę. Natomiast... Iszak, no to też są te bramki takie, nie? W polu karnym. Charakter? Charakter, takie wycofana piłka takiego do uderzenia, takie w drugie tempo bardziej. Rudnew w pierwsze tempo, do głowy, tak, z Juventusem. Natomiast Iszak w drugie tempo często, nie? Więc tutaj
dużo bieg, jeden, drugi fajny charakter, bo jeden, drugi uwielbia presować, Iszak uwielbia, Rudnew no, biegał, załóż, biegał, załóż, biegał. Załóż też takie. A, taka dziewiątka, silna dziewiątka, bardzo podobnie, ale nie potrafię powiedzieć, który. To jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie. Może dlatego, że jeszcze z ja bym powiedział, że Iszakiem nie pracowałem, tak? Ale no, może trochę, a nie wiem, czy Artiom się na nie obrazi. Oj, jeszcze chyba po drugiej stronie rzeki. Dobry wieczór, kolejny telefon. Cześć, tu Paweł z Warszawy. Ojej, witamy. Kolejorza. Kolejorz. Na początku chciałbym pozdrowić trenera Romaka, bo to pierwszy zajemnie, trener, dziękuję. Od którego zacząłem chodzenie na Lecha. O! Tutaj tak szybkie, tak. No 101 meczów, jakby nie było. To trochę miałeś okazji być. No, studia. A jaki to był mecz, pamiętasz? Pierwszy, na którym byłeś, trenera Rumaka? Nie pamiętam absolutnie. Dobra, to pytanie. Była Wisła i tak dalej. Pytanie szybkie. Tak. Kiedy grać Sousą, a kiedy grać Marcińskim? I drugie pytanie, może dam z automatu. Jaki pan trener ma pomysł na to, żeby być bardziej zaskakującym w świetle bramki? I dzięki. To może do drugiego, zaskakujące. Bardziej skuteczne może, bo zaskakujące to takie, nie? Przede wszystkim, no nie chcę tam uchylać rąbka tajemnicy, bo to już jest przygotowane, w jaki sposób będziemy zdobywali pole karne, ale tam powiem, że brakuje... Takie, to się nazywa intensywność ofensywna, tak? Taka energia w tym ostatnim kroku do budowania sobie przestrzeni tego, żeby zdobyć bramkę. My taką bramkę w takiej energii zdobyliśmy na Radomiaku, tylko był spalony Marchewy i zdobył to Artur Sobiech. Taką właśnie pół kroku wyprzedził, tam był spalony, pamiętasz, nie? Sprawa jest, to był ten malutki spalony, ale to była taka intensywność, której Lech potrzebuje. I myślę, że to jest ta w polu karnym i tu chłopaki pokazali, szkoda, że ta bramka nie padła. Więc myślę, że tutaj będziemy pracowali nad taką dynamiką w polu karnym. Oczywiście poruszaniem się też, bo to jest kluczem i atakowaniem, to już są schematy. To wypracowanie pozycji, o to też chodzi. Tak, no to pewne schematy, które funkcjonują w polu karnym. To jest pierwsze. Drugie? Kurczę, teraz też już późna godzina, to Kamil na pewno przypomni. Nam podpowie, tak. Tak, Kamil nam na pewno przypomni, bo ja też mam takie wrażenie, jak już o tym rozmawiamy, że często jak Lech nie miał pomysłu, to szukał Joela Pereiry, żeby wrzucił trak. Też pierwsza bramka w Radomiu podła, ale ona była ładnie rozegrana po obwodzie, akcja do Joela Pereiry, więc tu też chyba dla pana takie zadanie, żeby ten zespół był bardziej wielowariantowy pod tym kątem. Mam pytanie od mojego kolegi byłego redakcyjnego Macieja Lejmana, tak stwierdziłem, że zadam. Maciejem wczoraj rozmawiałem. No chyba był tak w klubie. Nie zadał wszystkich pytań? No to jak właśnie Maciej, no to jak, to miałeś okazję. Dlaczego w Lechu zapadła moda na odwrotnych skrzydłowych? No to już tak było, kilka lat dobrych. No za moich czasów nie? Jak, no jak. Gergo grał. Ale on fałszem dogrywał, więc tak mi się kojarzy, że w sumie. Tak, Tonew prawa noga, Szymek łamał na prawą nogę, bo nie mieliśmy lewonożnego skrzydłowego. Ale Szymek jak grał Pawłowski, to łamał do środka i uderzał, tak jak później Kamek gdzieś tam przy słupku, teraz Weldę. Więc dlaczego? Powiem szczerze, że nie było mnie w tym momencie. No, bo to... Wydaje mi się, że chyba chodzi o to, że boczni obrońcy grają bardzo wysoko. Bardzo ofensywnie, bardzo wysoko, więc to jest okej. Okay. Skrzydłowi schodzą do środka, szukają gdzieś tam przewagi. Tak? Zobaczmy, że Baluła też jest prawonożny, tak? Chotycz jest prawonożny. My dzisiaj nie mamy lewonożnego skrzydłowego, tak? Nie mamy. No bo Welde prawo, Ali prawa noga. Ali obunożny jest, nie? Ale wydaje mi się, że prawa. Dobra, mamy kolejny telefon. A Baluła jest chyba lewonożny. Tak mi się skojarzyło teraz. Lewą się posługuje, ale wydaje mi się prawo. Ale to powiem, się rozkoczyłeś. Chyba Baluła, bo zagrywa na prawej stronie. Dawaj, widzu, z czym do nas dzwonisz? Dobry wieczór. Dzień dobry, Tomek z Poznania, Winogrady. Już. Witam, Winogrady. TPS. TPS, tak. Budują stadion tam nowy. Także ja chciałem zadać na początku pytanie w ogóle o Afonso Sousę, bo... Jak było? Do Lecha, to jestem wielkim fanem. Tak, właśnie było. Też było. Będą mnie weryfikować. W czwartek powiedziałem, że będzie najlepszym strzelcem Lecha, więc tutaj kompromitacja z mojej strony, ale tak. Nie wiedziałem, że trener Van den Brom tak z tym postąpi. No. Tak jest. A to ja krótkie pytanie do trenera Rumaka. Czy Lech w tym sezonie zdobędzie mistrzostwo Polski? Tak. Ua. Dziękuję bardzo, tyle chciałem usłyszeć. Dobra, no Lech musi grać o mistrzostwo. No przecież ja nie powiem tutaj, że zrobi wszystko albo zrobimy wszystko, będziemy w kurtuazję się bawić. Lech musi zdobyć mistrzostwo Polski. Jak nie zdobędzie, no to ktoś wyciągnie i dokładnie będzie to memem. No i to tak to jest w dzisiejszym świecie, tak będzie. No ale przecież Lech musi zdobyć mistrzostwo Polski, nie ma innego wyjścia. Ale gra z minus 8, nie? Minus
z 8, ale no zobaczymy, czy Legia jutro wyprzedzi Lecha, bo jest na to szansa. No jak zremisuje, to dzisiaj była analiza, że może ich wyprzedzić, więc czekamy na kolejny telefon. Jeszcze sobie odbierzemy kilka. Umówimy się do 23, 15 minut jeszcze. Posiedzimy bardzo dobrze. Także ja przeglądam pytania, panie trenerze, bo często jest pytanie o to DNA Lecha, na czym to polega. Mhm. Czy to jest właśnie graniem od tyłu, ofensywnym? Niech pan wytłumaczy, co to jest to DNA Lecha, bo ja wiem. Założenia filozofii gry są jasno skonstruowane i każdy i od wielu lat każdy trener, który jest zatrudniany w Lechu, nie tylko w pierwszym zespole, ale w akademii, musi to realizować. Na czym to polega? Jest to tak zwane, znaczy każda z faz tych dwóch głównych, czy atakowania, bronienia, tych faz przejściowych jest dokładnie opisana, jak zespół ma reagować i jak ma grać. Czyli zespół ma budować akcję od tyłu, czyli wyprowadzać krótko, co nie oznacza, że nie może zagrać dłuższym podaniem bramkarz. Ale nie jest to jakby nadrzędny cel, no bo jeżeli wszyscy wejdą do wysokiego pressingu, to trzeba dłuższą piłkę wprowadzić i grać progresywnie. Te podania muszą być progresywne po to, żeby wchodzić w pole karne i tworzyć jak najwięcej sytuacji. To jest istotne. Bronić jak najwyżej, czyli wysoki pressing. Jeżeli wysoki pressing nie idzie, to bardzo szybko wracać i bardzo kompaktowo wypychać znowu do wysokiego pressingu. Szybko reagować po stracie piłki i bardzo szybko przechodzić do kontrataku. To jest DNA. Takich zawodników jak ma do tej filozofii, pan uważa? Tak. Kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo, halo, słyszymy się? Oj, tak? Słyszymy, bardzo dobrze. To się cieszę, gratuluję dla pana Rumaka o obrazy przejęcia pracy w Lechu Poznań. Dziękuję. I mam nadzieję, że pan zmieni w tej drużynie bronienia w polu karnym, bo Lech z tym ma problemy w tym sezonie. Zbyt często pozwalamy rywalom oddawać strzały i też w czasy przyznać, pokazywaliśmy to na grafice też, tak, no. Tak. I czasami w taki frajerski dość sposób traci Lech bramki, na przykład z ŁKS-em, strata piłki i gol. A na przykład piątka w Szczecinie, no takie coś nie powinno się zdarzać jak na Lecha. Druga sprawa to jest faza przejściowa, bo tutaj też Lech ma problemy. I ja mam do pana pytanie. Bardzo dobre pytanie o fazy przejściowe, bo to był duży problem Lecha. Przejściowa. I tam naprawdę widziałem, jak na przykład, bo byłem na meczu z Widzewem, że po prostu widzę był w tym aspekcie lepszym w moim zdaniu, w mojej opinii i mam nadzieję, że pan trener to zmieni. I drugie moje pytanie, czy pan chce wprowadzać młodych piłkarzy jak Dziuba, bo ja widzę, że ten chłopak ma potencjał, bo za trenera Van den Broma tego nie było, bo ci piłkarze się sami wprowadzali. Dziękuję. Jeszcze pierwsze było stwierdzenie, że mamy problemy z fazami przejściowymi. Mamy. Dużo razy Lech tak był złapany. Mamy. Czy Zagłębiem, Lubin, Górnik, zawsze bardzo to tak. Punktowo Widzew. Także bardzo, bardzo słusznie pan to zauważył. Tak, mamy problemy z fazami przejściowymi i to będzie jeden z głównych celów, szczególnie w moment straty piłki, ale też wyjścia do kontrataku. Zbyt małą liczbą zawodników wychodzimy, zbyt wolno wychodzą środkowi obrońcy, wypychając wszystko do przodu, więc zarówno jedna faza przejściowa, jak i druga, ale szczególnie ta po stracie piłki musi być zrobiona lepiej. I to jest to pierwsze pytanie. Drugie? Kurczę, musisz mi trochę pomagać. No ja pomagam cały czas, trenerze. Tutaj moderuję te dyskusje, ale drugie pytanie było o fazy przejściowe. Pierwsze, Kamil, podpowiedz mi najwyżej, bo tutaj cały czas patrzę, jest dyskusja na czacie i tak chcę też jakieś ciekawe pytania do trenera jeszcze wyłowić, więc może poczekamy na kolejny telefon. Ale to tak słusznie, jeżeli chodzi o fazę przejściową. Pojawiło się pole karne, to mówiliśmy o tym, że są problem z polem karnym. To taka była teza. Taka była teza. Ale mamy kolejny telefon, więc tutaj dynamika. 5-3, 5-3, 5-6, a my dajemy kolejny telefon. Czym mniej pytań, tym lepiej. Bo jest już dynamika, jest. Łukasz z Poznania, z Naramowic. Naramowica, piękna. O, to Naramowica, dobra dzielnica, no. Ja kiedyś widziałem pana dziennikarza, będę tam na święta, nawet także. To może się spotkamy. Ja mam pytanie do trenera, bo nie jako kibica i też człowieka, który też trenuje wyczynowo sport, ale i teraz amatorsko robię też coś dla siebie. Jestem gościem, który jest zaangażowany w to, co robi. Ja u piłkarzy rzadko to widzę, niestety. Jak trener będzie reagował w takich sytuacjach? Bo ja mam tak, bo to, co mnie irytowało, to co właśnie ja też od już jakiegoś czasu właśnie w Van der Broma widziałem, że tłumaczył piłkarzy, mówiąc zawsze, że od początku do końca walczy. Jako kibice uważam, że tego nie widzieliśmy. I teraz jak to będzie u trenera w takich przypadku? Bo ja trenera postrzegam jako dość pewnego siebie człowieka. I czy będzie miał tą moc sprawczą, żeby to jest pełne zaangażowanie u piłkarzy jakby na te pierwsze
na pierwszeństwo pokazać, żeby mi to pokazali po prostu. Jak potencję uruchomić, tak? Nie, nie, zaangażowanie. Nie, potencja, zaangażowanie. Nie w grę, bo ja mam takie wrażenie, że po prostu te mecze były przechodzone, przynajmniej ostatnie. Ja nie wiem, czy to było specjalnie, czy jak, ale nawet w takich meczach, gdzie gdzieś tam Lechowi się udawało prześlizgnąć je i wygrywać, no tego zaangażowania było bardzo mało, nie? To z bieganiem często, to też mam wrażenie, że Lech mało biega. Ja wiem, że jak kontrolujesz piłkę, to po prostu tamci więcej biegają, ale no tak w meczu z Legią nawet też było widać, że Lech mniej biega. Więc no, tu też to w ogóle mecz z Legią to był taki mecz, gdzie oni wyszli go nie przegrać przede wszystkim, a Legia się do tego dostosowała, co się rzadko zdarza, bo Legia zawsze wychodzi na nas. No ale Legia miała, pamiętaj, że Legia była w pucharze i też jednak mieli więcej sytuacji. Tam gdy Mrozek nie pomógł, to mogło być tak różnie, więc tu ja do Lecha miałem duży zarzut i wiem, że pan właściciel też nie był zadowolony z tego meczu po spotkaniu. Ale dobra, no to czyli... Mówimy o zaangażowaniu i jedną z ci, co mnie znają, ze mną pracowali, to się nie zmienia. Jedną z zasad współpracy ze mną jest to, że praca się nie negocjuje, praca się wykonuje, więc trzeba dać z siebie wszystko i koniec. I to nie ma odejścia od tego, czy ktoś będzie biegał, czy nie, bo mecz z piłką jesteś tam 2-3 minuty w zależności od pozycji, resztę biegasz bez piłki. I to zaangażowanie jest podstawą w ogóle od tego, żeby mówić dalej o organizacji gry, o budowaniu gry, o tym jak zespół będzie grał. Więc to jest moja strzelana zasada, że pracę trzeba wykonywać. I kiedyś Simone powiedział, że mecze rozgrywa się z nożem w zębach, tak? I coś takiego powiedział, że tak, ja nie chcę powiedzieć, że to będzie Atletico, bo nie będzie, ale że takie zaangażowanie jest potrzebne, tak? I taki pot, krew, łzy, to jest istotne i myślę, że kiedyś, ja czasami moim młodym piłkarzom mówiłem takie powiedzenie, czym więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. Kto to powiedział? No. Kto to powiedział? Dawid, dawaj, kto to powiedział? Józef Piłsudski, bo widzę. Ojej. Józef Piłsudski. I teraz... Byłem taki sobie, no. Więcej magister potu, inżynier z zawodu. Czym więcej potu na ćwiczeniach, tym będzie wam łatwiej w meczu. I tak naprawdę zaangażowanie buduje się na treningu jako nawyk. I to jest jedyna droga, nie opowiadanie swojej historii, czy nie wiem, jakieś przemowy. Ale... One są potrzebne, ale to praca jest no tak, do wykonania. Panie trenerze, jeszcze jest taka kwestia, że później właśnie też dochodzi ta pewność siebie w trakcie meczu, nie? Tak, no to muszą. Muszę się czuć mocniej, muszę się czuć przygotowani. Dokładnie, no i, tak. I później właśnie ta pewność, bo często też się ogląda tych zawodników, w ogóle też w takim normalnym rzeczy, gdzie jakiś się spotka, cokolwiek, oni pokazują, że są pewni siebie, chodzą jak chodzą, czasami nieadekwatne do tego, co pokazują na boisku, ale chodzi o to, że trzeba mieć później te jaja i wyjść na ten mecz po prostu i zagrać go od deski do deski, po prostu pewnym siebie, na swojej pozycji. I właśnie z takimi zespołami, czy Kodą, czy z Legią, czy coś, to tam nie ma przysłowiowego odstawiania nogi, moim zdaniem, nie? Tak. Przygotowanie motoryczne buduje pewność siebie i ja w okresie przygotowawczym zawsze pracowaliśmy bardzo mocno i jak piłka się nie zmęczy, to nie przełamie bariery zmęczenia, nie wejdzie w chociaż jeden taki trening, który przysłowiowy oczywiście się złamie, to nigdy nie będzie miał zaufania, czy może więcej. I jak to zrobimy, a takie są też plany, nie wiem, że będziemy bardzo katorżniczo pracować, ale będziemy mocno pracowali, bo trzeba mocno pracować. Znaczy tutaj jeszcze jest takie właśnie dopytanie do tej kwestii, bo wpadło mi w oczy. Pawlo 1-1 pyta, czy drużynie brakuje charakteru takich zawodników jak Trałka, Arboleda, Bosacki, Dziurdziewicz? Myślę, że są charakterni piłkarze. Muraś, Jesper, z tyłu czy Bartek. Za mało, czy wystarczy? Uważa pan. Wystarczy. Starczy. Dobra, no to co? Tutaj dziękujemy za ten telefon. Dzięki. Odbierzemy jeszcze jeden albo dwa i będziemy kończyć, bo trener faktycznie musi spadać do Poznania, kawałek jest. Ja też już dostaję pytanie o Piłsudskiego, to widzę, że muszę się podchodzić z historii, tak, o Pruchnieckiego. Jest tu pytanie, bardzo fajny zawodnik. O zmiany w bramce także było pytanie. Tutaj widzę, że mnie męczycie o te lewe nogi, żeby jeszcze trenera dopytać, jak to jest z tymi skrzydłowymi. A lewe nogi skrzydłowe, no właśnie, kurczę. Tutaj... No, moim zdaniem Weldę na pewno nie. Baluła ma lewą nogę, Ali chyba ma wiodącą i chyba Hotić może też mieć, panie trenerze, tak myślę. Same lewe nogi mówisz? No nie wiem, tak skrzydłowych nie obserwuję. Wydaje mi się, że Baluła grając na prawej stronie jest lewonożnym. Lewa noga, super. Obsługuje. Tak, więc tutaj chyba jest ta kwestia. Mamy rozwiązanie, mamy kolejny telefon, więc zapraszam do dyskusji. 5353566. Dobry wieczór, panowie. Olek z Poznania.
Po pierwsze, panie trenerze, gratuluję bardzo serdecznie. Co prawda, pan pierwszy raz był trenerem. Ja jeszcze Lechem się nie interesowałem wtedy, ale mam dwa pytania. Pierwsze o młodych zawodników, którzy przebywają teraz na wypożyczeniach. Czy ma pan już jakieś wstępne plany wobec nich? I drugie o komunikację z kibicami, bo za czasów trenera Skorzy, trenera Van den Broma, wyglądało to tak, że komunikaty przede wszystkim zdrowotne były dosyć lakoniczne. Jak to na pana kadencji będzie wyglądało? Dziękuję bardzo. Zacznę od drugiego pytania. Ja jestem trenerem. Transparentnie, zdecydowanie będziemy się komunikować, będę się komunikował z kibicami. Natomiast też jakby musicie pamiętać, że jak się komunikujesz z kibicami, to wypuszczasz z klubu informacje o kontuzjach, również do przeciwników. I tutaj też trzeba to tak trochę wyważony sposób. Bardziej wie pan co, chyba chodzi trochę o czas rekonwalescencji czasami. No tak, jeżeli będzie dłuższy, to musimy to komunikować. Bo czasami tego brakowało, że jakiś piłkarz był komunikowany raz, że wraca w październiku, potem nie wracał w październiku. I czasami to się zmienia, natomiast no, dzisiaj mamy... Ale to chyba nie jest problem, dzisiaj mamy, dzisiaj mamy sytuację, co Balu będzie na zgrupowaniu mógł trenować, ale jeszcze bez kontaktu, więc nie jest do meczów. Filip Dagerstall będzie miał zabieg robiony i około miesiąca rekonwalescencji, więc to są takie dwie sytuacje zdrowotne, o których warto powiedzieć. Jeżeli chodzi o młodych zawodników, bo też tutaj i wypożyczonych, fajnie się rozwijają i Antek Kozubal, i Anci, naprawdę to fajnie wygląda. Bąkowskiemu zmienimy pożyczenie, bo nie gra, więc on musimy powiadomie w najbliższych dniach, gdzie pójdzie. Tak. Więc tu będziemy zmieniali i mamy też plan na wypożyczenie kolejnych po to, żeby jak wrócą za rok, bo za rok już ani Szymczak, ani Marfiński, po pierwsze nie wiemy, czy będą, ale jakby zostali, to nie będą młodzieżowcami? Więc na pewno tak, młodzieżowcą musi być ktoś, kto jest dzisiaj na wypożyczeniu, albo jest... Borowski, Wilak, tak. Boro jeszcze jest warcie, tak, dokładnie. To też nie będziemy zmieniać. Wilak chyba tutaj Tomek Wodarczyk informował, że do ruchu Chorzów. Nie wiem, czy pan coś może tu powiedzieć w tym temacie, czy raczej chce pan go najpierw zobaczyć, a potem będzie ocena. Co? Nie, jeżeli ja znam tych chłopaków, więc ja nie muszę ich oglądać. Jest temat wypożyczenia Wilaka. Nie wiem, czy już to zostało oficjalne, czy nieoficjalne, ale pracujemy nad tym, żeby Wilu Dziubi też żeby został wypożyczony, żeby przez ten pół roku pracujemy nad tym. Ostatni telefon za chwilę będziemy mieli i będziemy kończyć naszą dzisiejszą dyskusję. Trener ma dużo pracy. Mamy? Mamy. To dawaj ostatni telefon. Szczęśliwcu, skąd dzwonisz? Mielca. Lech będzie grał w Mielcu? Będzie grał w Mielcu. Będzie, bo grał. 2-1 wygrał Lech u siebie i musiał odrabiać straty. No. No tak, dobry wieczór panie trenerze. Dobry wieczór. To jest tak, to gratulacje za, że pana wybrali. Dziękuję. Jako trenera. I tak, pytanie tak. No. Co się stało, że przyjął pan ofertę od prezesa Piotra Rutkowskiego, żeby przyjść jako trener? A ty byś nie przyjął? Tak, dlaczego przyjął ofertę, tak. Ja bym tak, też przyjął, że... jakby zadzwonił. Bo... Nawet nie masz uprawnień, nie możesz. No może by jakiś słup był, to takie rzeczy kiedyś robili. Dobra, dawaj, no. I tak pytanie, jakie pan potrzebuje transfery do klubu, żeby wzmocnić zespół, żeby lepiej grali w lidze? Jakie pan potrzebuje transfery? To już chyba mówiliśmy, dzięki. Na jakie pozycje mi chodzi? Na jakie pozycje? Już mówię, bo to szybko będzie, bo to tak, dlaczego przyjąłem propozycję Piotra Rutkowskiego, bo Lechowi się nie odmawia. To już chyba powiedziałem tutaj w moim przypadku, tak? To jest, ja jestem kibicem Kolejorza i zawsze będę. Jeżeli chodzi o transfery, też już mówiliśmy. Więc tutaj jakby nie jest to sprecyzowanym, ale może się pojawić. To nie neguję tego. Żeby chociaż jeden zawodnik dołączył, może tak zapytam. Fajnie by było. No to zawsze jest jakieś tam przewietrzenie i ruch w szatni. To nie jest, że nie, tak? Natomiast to musi być piłkarz. Nie chodzi o to, żeby dzisiaj na siłę robić za kogoś tam miejsce. Oczywiście wiemy, że rozmawialiśmy o Eliasie Andersonie, tak? I jest Barry. To nie tak, że ja nie widzę tego, co mówią kibice, że tak grał Elias w ostatnim sezonie, czy tam w ostatniej rundzie i Barry, i że tutaj nie ma niepewności. Jest niepewność, no ale okienko jest długie. No. Okienko jest długie, no tak, bo prawie do końca lutego trwa, jeśli tak się nie mylę. Pamiętam, że ostatnie zdanie do kibiców, co by pan chciał powiedzieć za pośrednictwem meczyków? Może zapelować o właśnie wiarę, większe zaufanie.
Zaufanie sobie zapracujemy z zespołem, tak? I ale do pierwszego meczu? Jestem o tym przekonany. Tak, do pierwszego meczu trochę wiary tak, ale przede wszystkim ja bym chciał taki dać przekaz. Tak, dzisiaj kibicom tutaj mogę do tej tak kamery. Jest ta kamera. Także zrobię wszystko, co w mojej mocy, i będziemy bardzo ciężko pracowali, mądrze i ciężko pracowali do tego, żeby Lech w tym roku zdobył któreś trofeum. Czy to będzie Puchar Polski, czy Mistrzostwo Polski, będziemy grali o dwa. Dwa są bardzo istotne i dla nas każdy mecz jest swoistego rodzaju finałem, więc bądźcie z nami, wspierajcie nas. Krytykujcie, jeżeli na to zasługujemy, twardo krytykujcie, nie boimy się tego, bo będziemy bardzo twardo zabiegać o wasze poparcie i będziemy pracowali ciężko po to, żeby zasłużyć na wasze oklaski. Gościem Nocnych Gadek był dzisiaj Mariusz Rumak, nowy, stary trener Lecha Poznań. Dziękuję panie trenerze za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję, to była przyjemność. Dawid Dobrasz i widzimy się w czwartek Poznań kontra Warszawa i czekajcie na kolejne produkcje meczyków. Trzymajcie się, dobrej nocy.